Nazywam się Andrzej Kielczewski, jestem prezesem Parku Przemysłowego. Szanowni Państwo, krótko, życzę miłego pobytu, uzyskania zamierzonych efektów, czyli informacji dotyczących wsparcia właśnie Waszych projektów, innowacyjnych projektów w firmach, tak żebyście odnieśli z tego spotkania same korzyści. Nie przedłużając, bardzo proszę pana Mariusza Chrzanowskiego, prezydenta miasta Łomży, o zabranie głosu. Dziękuję. Panie prezesie, panie ministrze, drodzy przedsiębiorcy, witamy wszystkich państwa w Parku Przemysłowym Łomża. Niezmiernie się cieszymy z tego, że dzisiaj swoją obecnością zaszczycił nas pan wiceminister Hamryszczak. Zapraszamy, witamy. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Mamy wielu znakomitych gości, mamy samorządowców, widzę też i państwa radnych, przedsiębiorców. Cieszymy się, że tak licznie państwo pojawiliście się w Parku Przemysłowym. Temat niezwykle ważny, temat wsparcia dla przedsiębiorstw. Wiemy o tym, że żeby państwo polskie dobrze funkcjonowało, żeby firmy mogły się rozwijać, potrzeba zarówno wsparcia ze strony samorządu, jak też i wsparcia ze strony rządowej. My w mieście Łomża realizujemy szereg działań, począwszy od programu rozwoju miasta, programu rozwoju przedsiębiorczości, gdzie w tej kadencji samorządu przyjęty został specjalny pakiet dla przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Już dzisiaj możemy pochwalić się tym, że w poprzednim roku jeden przedsiębiorca z tego skorzystał, a już w tym roku 5 nowych przedsiębiorców. Może to nie są liczby bardzo duże, ale związane jest to z tym, że dotyczy to nowych inwestycji. I ja jestem święcie przekonany, że tych przedsiębiorców, którzy skorzystają z tych nowych, dobrych rozwiązań, będzie w tym roku jeszcze więcej i w latach następnych. To dobra współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami. Ja na każdych spotkaniach, w których biorę udział i dotyczą one przedsiębiorczości, mówię o tym, że samorząd musi szczególną wagę poświęcić właśnie lokalnym przedsiębiorcom, którzy od lat tutaj działają, którzy od lat płacą podatki i sprzyjać też ich rozwojowi. I wspomniany przeze mnie program rozwoju przedsiębiorczości właśnie miał na celu też wsparcie naszych lokalnych przedsiębiorców. I to współpracę pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami widać. Mamy namacalne nawet tego efekty. Ostatnio uruchomiony w mieście system rowerów miejskich właśnie we współpracy z naszymi lokalnymi przedsiębiorcami, gdzie 7 stacji zostało zakupionych przez naszych lokalnych przedsiębiorców. Bardzo długo, bo od początku kadencji szukaliśmy możliwości wsparcia, szukania funduszy zewnętrznych na uruchomienie roweru miejskiego w Łomży. I padła taka propozycja, żeby zachęcić naszych przedsiębiorców z Łomży, z regionu, bo też są i przedsiębiorcy spoza, do tego, żeby partycypowali w kosztach utrzymania roweru miejskiego. I dzisiaj widzimy, że ten nasz wspólne działanie przyniosło efekt, bo rower miejski to strzał w dziesiątkę i mieszkańcy są zadowoleni, a też dzisiaj rano byłem na spotkaniu w ramach śniadań biznesowych z naszymi lokalnymi przedsiębiorcami i też lokalni nasi przedsiębiorcy, którzy biorą udział w walkerze, potwierdzili, że efekt został też przez nich zrealizowany, bo z roweru korzysta bardzo duża liczba osób. Są tam reklamy, są specjalne stacje, więc cieszę się i będę na pewno też w następnym roku wspólnie z miastem ten projekt realizować. Wspomniane śniadanie biznesowe, dzisiaj właśnie akurat o godzinie 8 w Domku Pastora odbyło się spotkanie szczególne, bo spotkanie z okazji 600-lecia nadania praw naszemu miastu, gdzie
też zadedykowaliśmy jedno z tych spotkań, które odbywały się w każdym miesiącu. Spotkania, były to spotkania w czwartki, czy wyjątkowo w środę, ale mamy napięty też harmonogram, bo są obchody 600-lecia nadania praw naszemu miastu. I dzisiaj było spotkanie właśnie poświęcone rozwojowi przedsiębiorczości, rzemiosła w naszym mieście. I to jest kolejny też element współpracy pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami. Staramy się spotykać nie tylko właśnie w ramach śniadań biznesowych. Spotykamy się na Społecznej Radzie do Spraw Przedsiębiorczości, która też została powołana w tej kadencji. Spotykamy się przy różnego rodzaju okazjach, a tych okazji było bardzo dużo, bo między innymi podczas jednego z takich spotkań zrodził się pomysł, żeby w naszym mieście też nagradzać lokalnych przedsiębiorców, przyznając im nagrody. Tak jak mamy Podlaską Markę Roku, tak jak w wielu miastach, w wielu samorządach są przyznawane nagrody dla lokalnych przedsiębiorców, tak też i w mieście Łomża w tamtym roku była pierwsza edycja Aniołów Biznesu. W tym roku druga edycja, już można od 1 czerwca zgłaszać swoją propozycje i 5 października wielka gala, w którą też włączają się bardzo znakomite instytucje jak Business Center Club, jak Polska Agencja Przemysłu. To też ma na celu właśnie podziękować, ale też w sposób szczególny pokazać, jak bardzo ważną rolę w naszym mieście mają przedsiębiorcy lokalni, którzy tutaj od lat działają i tutaj też rozwijają swoją działalność. I oprócz proszę, wsparcia samorządowego, bardzo ważne jest wsparcie rządowe i cieszymy się tutaj z obecności pana ministra, który w sposób szczegółowy opowie nam o tym wsparciu, które adresowane jest do państwa. My te wsparcie jako samorządowcy odczuwamy na różnych płaszczyznach, bo mówiąc o rozwoju przedsiębiorczości, to też trzeba mówić o tym, że trzeba wspierać infrastrukturę drogową, trzeba wspierać również działania kulturalne, bo skoro chcemy przyciągać tutaj przedsiębiorców, no to też musimy im zaoferować bardzo dobre, wygodne życie w mieście, mieście, które będzie atrakcyjne, w którym na przykład będzie rower miejski, w którym będą odbywać się wydarzenia kulturalne. I dziękujemy za to, panie ministrze, że ten zrównoważony rozwój naszego kraju jest realizowany i my jako samorząd miasta to odczuwamy przy realizacji różnego typu działań, przy konkursach, w którym mamy możliwość na równych warunkach startować i te środki pozyskiwać dla naszego miasta, dzięki czemu rozwijana jest infrastruktura drogowa, dzięki czemu realizowane są też inwestycje w mieście, taka jak chociażby Hala Kultury, właśnie ze wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowana jest Filharmonia Kameralna i szereg innych działań właśnie ze wsparciem rządowym. Cieszymy się z tego, bo widzimy, jak ogromną rolę przykłada rząd, pan premier Morawiecki do kwestii związanych właśnie z rozwojem przedsiębiorczości małych, średnich firm, których w Łomży jest bardzo dużo. Sam też jestem ciekawy, chociaż te główne instrumenty, jeżeli chodzi o wsparcie, to znam Konstytucja dla Biznesu, ale też widziałem, że szereg różnych innych też o innych działaniach, też będziemy dzisiaj tutaj mówić, więc dziękujemy za przybycie, panie ministrze, i wszystkim państwu życzę miłego słuchania i też realizowania swoich planów i działań i żeby te nasze spotkanie było owocne dla państwa, żebyście dzisiaj poprzez te informacje, które otrzymacie, też realizowali, też wdrażali w waszych przedsiębiorstwach, w waszych działalnościach gospodarczych. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie według tytułów i godności, ale przede wszystkim witam przedsiębiorców, którzy
zechcieli w dniu dzisiejszym spotkać się zarówno ze mną, ale przede wszystkim z ekspertami, którzy przedstawią całą gamę instrumentów, z których Państwo będziecie mogli w najbliższym czasie skorzystać. Bardzo się cieszę, że jestem w dniu dzisiejszym w Łomży, w tak naprawdę w mieście o bogatej historii. Pan prezydent już o tym mówił, ale trzeba to jeszcze raz podkreślić, że w tym roku Łomża właśnie obchodzi 600-lecie nadania praw miejskich. Łomża tak naprawdę, choć pamięta o tradycji i w tym roku świętuje swój jubileusz, dziś stawia na nowoczesność i innowację. Trzeba o tym pamiętać w kontekście działań, które są podejmowane przez lokalny samorząd. Otóż program rozwoju miasta do roku 2020+, on właśnie pokazuje, że warto stawiać na innowacyjne rozwiązania, warto stawiać na innowacyjność przedsiębiorców i taki również cel z tym związany został uwzględniony w strategii dotyczącej programu rozwoju miasta. Otóż, Szanowni Państwo, zwiększanie innowacyjności polskich przedsiębiorstw zarówno na rynku krajowym, ale także na rynkach zagranicznych, na rynkach międzynarodowych, to jest, Szanowni Państwo, również jeden z celów rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. I aby te inwestycje były możliwe, potrzebny jest oczywiście kapitał, o czym przedsiębiorcy bardzo dobrze wiedzą. I tu z pomocą przychodzą od wielu lat środki publiczne, instrumenty, które są zgromadzone w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju, ale także fundusze europejskie. I oczywiście o możliwościach wsparcia państwa firm na różnych etapach rozwoju chcielibyśmy dzisiaj Państwu bardzo szczegółowo opowiedzieć. Zaprezentujemy ofertę zarówno programu Innowacyjny Rozwój, ale także programu operacyjnego Polska Wschodnia, jak również regionalnego programu operacyjnego. Otrzymacie Państwo również czas na indywidualne konsultacje z naszymi ekspertami. Dzisiejsze spotkanie, co również warto podkreślić, jest już kolejnym z cyklu spotkań Innowacyjna Firma, jakie organizujemy we współpracy z PARP-em, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, z NCBR-em i z urzędami marszałkowskimi. W tym roku spotkaliśmy się już z blisko 400 przedsiębiorcami, między innymi w Stalowej Woli, w Zamościu, w Kępnie czy też w Słupsku. Kolejne spotkania przed nami. W poprzedniej edycji spotkań, co też chciałbym Państwu przekazać, spotkaliśmy się w 9 miastach wojewódzkich z ponad 800 przedstawicielami firm, a ponad 1000 przedsiębiorców oglądało relację w internecie. W tym roku oczywiście liczymy co najmniej na podobne zainteresowanie. W porównaniu do poprzedniej edycji tegoroczne spotkania odbywają się w nieco mniejszych, ale ważnych miastach, które jednak mają status głównych ośrodków życia gospodarczego na poziomie subregionalnym. Szczególną uwagę poświęcamy również zdobywaniu zagranicznych rynków. Stąd też zaprosiliśmy do współpracy także PAIH i KUKE, czyli Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Przedstawiciele KUKE będą mieli dzisiaj prezentację, także będzie można również w tym aspekcie zapoznać się z ofertą, która jest przez nich reprezentowana. Szanowni Państwo, dzisiejsza obecność tak naprawdę firm z terenu województwa podlaskiego, z Łomży, jest tak naprawdę bardzo mocnym dowodem na to, że chcecie się Państwo rozwijać, że chcecie Państwo wykorzystywać różnego rodzaju instrumenty, które są dostępne z poziomu regionalnego, czy też z poziomu krajowego i też chcecie wzmacniać swoją pozycję, czy to na rynku krajowym, ale także na rynkach zagranicznych. Tym bardziej cieszy nas to, że możemy szczegółowo, tak jak powiedziałem na samym początku, opowiedzieć Państwu o tych możliwościach, jakie są dostępne na poziomie krajowym. Nie ukrywam, że wśród wymienionych programów szczególnie bliski jest mi program Polska Wschodnia, który mam przyjemność bezpośrednio nadzorować i w którym tak mocno akcent kładziemy na wsparcie nowoczesnej przedsiębiorczości. Wspieramy zarówno firmy,
które dopiero wchodzą na rynek, tego typu jak startupy, jak również te, które już w nim istnieją, ale chcą się dalej rozwijać, wykorzystując zarówno wyniki prac badawczo-rozwojowych, jak i również wzornictwo przemysłowe, czy łącząc siły z innymi firmami, mówimy tutaj o produktach sieciowych. Mamy też oczywiście ofertę związaną z ekspansją zagraniczną. Trzeba zwrócić uwagę, że potencjał firm z Polski Wschodniej jest bardzo duży, choć nie w pełni jest jeszcze wykorzystywany. Wierzę, że oferta, jaka jest w ramach zarówno programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, czy programu operacyjnego Polska Wschodnia, czy też w ramach innych instrumentów, ona w konsekwencji sprawi, że ten potencjał będzie w pełni wykorzystany w najbliższych latach. Jeśli chodzi o kwoty i te środki, które są dostępne z poziomu krajowego, to też myślę, że warto zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z kwotą w wysokości ponad 6,5 miliarda złotych, która jest dostępna dla polskiego biznesu. Szanowni Państwo, bardzo chciałbym serdecznie podziękować władzom miasta Łomża, goszczącemu nas panu prezydentowi, Mariuszowi Chrzanowskiemu oraz wszystkim osobom, instytucjom, że włączyliście się Państwo w organizację dzisiejszego spotkania. Jestem przekonany, że będzie ono udane, że warto kontynuować tego typu działania również w mniejszych ośrodkach miejskich, w miastach średniej wielkości i że poprzez między innymi tego typu działania oraz inicjatywy, które są podejmowane przez władze lokalne, przez pana prezydenta, które w konsekwencji sprawiają, że ten dystans między przedsiębiorcą a urzędnikami się znacznie skraca, będziecie Państwo w najbliższych latach realizować coraz więcej projektów inwestycyjnych, które w konsekwencji sprawią, że również miasta tego typu jak Łomża, czy miasta jak Hajnówka, Zambrów, Grajewo będą mogły w najbliższych czasach rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami ich mieszkańców, czego sobie i Państwu serdecznie życzę. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry Państwu, Agnieszka Klery. Ja reprezentuję Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Promocji Funduszy Europejskich. Ale dzisiaj, trochę na przekór, nie będę mówiła o promocji funduszy europejskich, bo o tym powiedzą koledzy zarówno z ministerstwa, jak i z instytucji z nami współpracujących, ale powiem kilka słów o konstytucji biznesu. O tym, że Państwo w tej chwili macie o wiele więcej praw i o wiele więcej gwarancji, ale żebyście mogli Państwo te prawa jako przedsiębiorcy wykorzystywać, to musicie o nich wiedzieć. Ja tylko zasygnalizuję niektóre tematy, ponieważ Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje cykl spotkań 60 do końca tego roku, więc zapewne będziecie mogli Państwo zapoznać się z konstytucją biznesu bardziej szczegółowo, ale zapraszam do tego, żeby przynajmniej przyswoić sobie podstawowe zasady z konstytucji. Zatem adrem. Konstytucja biznesu to zbiór 5 ustaw. Pierwsza ustawa, najważniejsza, to ustawa o przedsiębiorczości. Druga ustawa to ustawa o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorstw, który zostanie powołany niebawem. Trzecia ustawa to ustawa o centralnym rejestrze działalności i punktach informacji. Czwarta dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej przez inwestorów zagranicznych, co jest niezwykle istotne, żeby czuli się tutaj pewnie w naszym kraju. I piąta to jest ustawa po prostu wprowadzająca, czyli to wszystko, co się musi zmienić w innych ustawach, żeby konstytucja biznesu mogła działać w sposób pełny. Prawo przedsiębiorców to 3 filary. Pierwszy z nich to zasady ogólne prawa przedsiębiorców, drugi klauzula pewności prawa i trzeci zasada tworzenia prawa gospodarczego. Ogólne zasady prawa przedsiębiorców w 4 podstawowych punktach to zasada wolności działalności gospodarczej,
o czym Państwo doskonale wiecie, bo już ustawa Wilczka wprowadziła taką zasadę, zresztą kodeks cywilny również taką zasadę, taka zasada w kodeksie cywilnym jest, a zatem możecie Państwo zawierać wszelkiego rodzaju kontrakty w taki sposób, w jaki chcecie, pod warunkiem, że co nie jest prawem zabronione, to jest dozwolone. Czyli wszystko zgodnie z prawem, ale tam, gdzie nie trzeba przesadzać z byciem korekt, to po prostu nie musicie tego Państwo, nie musicie się bać. Możecie być bardziej odważni, ponieważ od tej pory urzędnicy nie będą po prostu wytykać błędów, których tak naprawdę nie ma. Ta konstytucja biznesu to jest właśnie ukłon w stronę partnerskich relacji pomiędzy administracją rządową a przedsiębiorcą. Przedsiębiorca już nie ma prawa być ścigany, przedsiębiorca ma być partnerem. Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, to właśnie wszystko łączy się i wszystko jest jakby jednym wielkim łańcuchem. Przedsiębiorca to z zasady jest uczciwy, nie może być traktowany jako podejrzany już na wstępie. To teraz urzędnicy przede wszystkim będą musieli zmienić mentalność. To nie przedsiębiorca będzie musiał udowadniać wszystko po kolei razy trzy, czyli trzy zaświadczenia, bo jedno już wygasło, a drugie jeszcze nie wygasło, a coś się zmieniło w firmie, a może jeden przecinek po jakiejś liczbie jest nie taki jak trzeba. Tego już nie będzie. To będzie trudny proces, bo zmiana mentalności jednej i drugiej strony też wymaga czasu, ale robimy wszystko odgórnie, zaczynamy od siebie, żeby tak było. Zasada pogłębionego zaufania, bezstronności i równego traktowania oczywiście się z tym wiąże. Każdy przedsiębiorca, bez względu na to, czy jest duży, mały, średni czy mikro, musi być traktowany jednakowo wobec prawa i tak samo w urzędach. Zasada pewności prawa, czyli jeżeli trzech przedsiębiorców uzyskało koncesję i analogicznie czwarty przedsiębiorca przychodzi i w podobnej sprawie, w podobnej branży chce uzyskać taką samą koncesję, nie ma prawa uzyskać odmowy. Ta zasada pewności prawa to również zasada praktycznego prawa, czyli jeżeli praktyka do tej pory wykazywała, że jest właśnie tak, to czwarty przedsiębiorca mówi, ta praktyka mnie chroni. Ja też bardzo proszę, żeby mi wydano takie, a nie inne pozwolenie. I to ma być uwzględnione. Objaśnienia prawne, nowa instytucja. Objaśnienia prawne będzie mógł na przykład występować rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw do ministra właściwego, czyli prowadzącego dany resort. Czym się różnią objaśnienia prawne od interpretacji prawnych? Otóż interpretacje prawne, do tej pory Państwo mieliście z tym do czynienia, to jest tłumaczenie tego, co jest w przepisach, zaś objaśnienia prawne to będzie raczej tłumaczenie, jak należy postępować. Czyli jeżeli takie objaśnienie prawne na przykład zostanie wydane przez pana ministra Hambryszczaka, to przedsiębiorca, który zgłosił się bezpośrednio bądź przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw o takie objaśnienie, będzie mógł je wykorzystywać na każdym etapie swojej działalności, ale również w sporze sądowym. Czyli będzie mógł powiedzieć minister Hamryszczak, właściwy dla danego resortu, dla mojej branży, wydał takie objaśnienie, ja tak postąpiłem i proszę to uwzględnić. I to będzie właśnie też taki punkt dla Państwa, gdzie będziecie Państwo mogli jeszcze łatwiej udowodnić, że działaliście zgodnie z prawem. Ochrona przed skutkami odstąpienia od utrwalonej praktyki. To już właśnie o tym mówiłam, czyli to, co do tej pory było praktyką, musi być praktyką również wobec przedsiębiorcy reprezentującego dane przedsiębiorstwo. Zasady tworzenia prawa gospodarczego. Nic bardziej mylnego jak to, że to nas nie dotyczy. To jest takie odległe. Nic bardziej mylnego. Zasada dokonywania oceny skutków regulacji to jedna z tych zasad, czyli na etapie procedowania danej ustawy legislatorzy, ale w kooperacji z przedsiębiorcami, ponieważ wszystkie akty prawne są szeroko konsultowane ze społeczeństwem, jeżeli dotyczą przedsiębiorców, to z przedsiębiorcami, na tym etapie już trzeba przewidywać oceny skutków regulacji, czyli zarówno oceny finansowe, ile taka regulacja będzie kosztowała nie tylko państwo, ale i przedsiębiorcę. Czyli czy przedsiębiorca na tym tak naprawdę skorzysta, czy też nie. I ten element jest niezwykle istotny, bo kiedy prawo już zostanie ustanowione, to państwo będziecie z tego prawa korzystać. I tak naprawdę to summa summarum państwo będziecie ponosić na przykład koszty korzystania z tego prawa, czyli nie łamania go.
Zasada minimalizowania obciążeń nakładanych na przedsiębiorców i ich proporcjonalność dla sektora MŚP. Państwo musi wszystkich równo traktować, ale nie może krzywdzić. Nie może być tak, że korporacja będzie traktowana na równi z małym i średnim przedsiębiorcą. Jest to krzywdzące dla tych, którzy stanowią core biznesu, core zatrudnienia. To państwo wypracowujecie PKB w prawie 70% w naszym kraju. Dlatego nie może być tak, że korporacja, która zleca wam zrobienie jakiejś usługi czy produktu, na przykład nie płaci wam przez 120 dni. Jest to niemożliwe, bo dla małego przedsiębiorcy każde 10 tysięcy jest na wagę złota, bo to oznacza, że jeżeli cash flow, czyli ta ciągłość finansowa zostanie zaburzona, to albo pracownik nie dostanie wypłaty, czyli już państwo będzie niezgodni z prawem, albo nie będzie zapłacony ZUS, albo podatek i tak dalej, i tak dalej. Więc państwo bierze w ochronę tych, którzy są mniej silni. Są silni, ale nie tak silni jak korporacje. Test zgodności projektów z prawem przedsiębiorców. Czyli konstytucja biznesu i ta pierwsza ustawa prawo przedsiębiorców to jest taka świętość. Czyli wszystkie inne ustawy, które będą procedowane, nie mogą być mniej korzystne niż to, co jest zapisane w tej ustawie podstawowej. Wszystkie ustawy będą testowane, to będzie test zgodności, czyli nic nie może być gorzej niż tu w prawie przedsiębiorców. To jest tak, jak na przykład w jakimś przedsiębiorstwie mamy regulaminy. I regulamin prawa pracowników nie może być niezgodny z prawem pracy, z kodeksem pracy. Może być lepszy, ale nie może być gorszy. Czyli musi działać na korzyść. Następnie mamy unikanie, takie trudne słowo, nadimplementacji prawa Unii Europejskiej, czyli nic innego jak prawo polskie nie może być bardziej restrykcyjne niż to prawo unijne. Przykład, prawo zamówień publicznych. Prawo zamówień publicznych w tej chwili jest procedowane do zmiany ze względu właśnie na to, że tak naprawdę Unia nie narzuca aż tak restrykcyjnych przepisów. To tu w Polsce narzucono nam wszystkim przepisy tak restrykcyjne, że przedsiębiorcy po prostu boją się własnego cienia, jak muszą korzystać z tej ustawy i tak naprawdę cena jest najważniejsza, bo chcą uniknąć wszelkich konsekwencji kontroli, które przyjdą do nich. Następna zasada to interwencja legislacyjna jako ostateczność, czyli ciągła zmiana prawa, jak w przypadku podatku VAT, nie jest niczym dobrym. W związku z tym, jeżeli to prawo będzie stanowione mądrze i dobrze i w konsultacji z przedsiębiorcami, bo będzie państwa dotyczyć, to nie będzie musiało być zmieniane co chwilę i do tego właśnie dążymy. Następnie to jest obowiązek dokonania oceny funkcjonowania aktu prawnego na wniosek rzecznika MŚP, czyli to państwo jako przedsiębiorcy będziecie mieli prawo, macie prawo już od 2 miesięcy, ale jak będzie rzecznik powołany za chwilę, to będziecie już mogli to wykonywać, zgłaszania tak zwanego prawa, prawa martwego, czyli czasami są takie przepisy, które kompletnie są niedobre dla państwa albo niepotrzebne. Ja ostatnio spotkałam się z przepisem z 1951 roku dotyczącym wykonywania pracy w zakładach poligraficznych, w drukarniach. Z 1951 roku ta ustawa nie ma racji bytu, ponieważ tam się wszystko zmieniło. Tam już nie ma jakichś zycern, nie wiem nawet dokładnie, co to znaczy, bo są już maszyny bardzo, bardzo nowe i pewnie to też będzie zmienione, więc to jest prawo martwe. Następnie mamy rzecznik MŚP Prawa i Obowiązki. Zanim powiem o rzeczniku MŚP, to chciałam państwu powiedzieć, że w tamtym roku, w październiku, został powołany pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. Pełnomocnikiem rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw jest pani minister Angelika Możdżanowska, która
bardzo chętnie spotyka się z przedsiębiorcami na wszystkich spotkaniach, które organizujemy, jeżeli tylko ma możliwość przybycia, rozmawia, odpowiada na wszelkiego rodzaju maile oraz interweniuje. Przede wszystkim interweniuje w sprawach, które państwa dotyczą. Przykład, jeżeli dotacja unijna jest wypłacana zbyt późno i to przedsiębiorca pisze i ja byłam świadkiem, jak pani minister interweniowała w takiej sprawie. Zresztą interweniuje bardzo szybko. Więc zanim będzie powołany rzecznik, zresztą będzie linia demarkacyjna pomiędzy pełnomocnikiem rządu a rzecznikiem, to państwo już w tej chwili możecie zgłaszać wszelkiego rodzaju zastrzeżenia, bolączki do pełnomocnika rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. A jeśli chodzi o rzecznika, to będzie on gwarantem wdrożenia zasady konstytucji biznesu, czyli będzie mógł interweniować w konkretnych sprawach indywidualnych, żądać wydania objaśnień prawnych przez ministrów, żądać dokonywania przeglądu obowiązujących ustaw, udzielać pomocy w mediacji, bo będzie taka instytucja, już powinna działać albo zaczyna działać, mediacji, jeśli chodzi o organy publiczne. Wnosić również o rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie. I przechodzimy do sprawy chyba najważniejszej, najbardziej istotnej, czyli biznes i administracja, sobie tak nazwałam, równa się zaufanie i partnerstwo. I to jest katalog zasad, który będziecie mogli państwo znaleźć w Konstytucji. Rozstrzyganie oczywiście wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy. To jest sprawa najważniejsza, żeby przedsiębiorca nie czuł się po prostu cały czas jakby był oceniany, bo tak naprawdę urząd nie jest od oceny. Urzędnicy są od pomagania państwu. My mamy misję, my mamy z państwem współpracować, a nie oceniać i nie żądać. Mediacja w administracji to jest właśnie nowa rzecz, która się pojawia. Czasami są spory dotyczące kar, czasami są spory, bo przedsiębiorca twierdzi, że urzędnik działał w taki sposób na niekorzyść, że musiał zamknąć firmę. Zanim pójdziecie państwo do sądu, mediacja będzie tą właściwą formą, żeby ten spór zakończyć szybciej, ale też taniej, ponieważ często takie spory toczą się przez kilka lat i wszyscy ponosimy tego konsekwencje finansowe, urząd również. Podstawy do zawierania ugód przez podmioty publiczne, to właśnie o tym mówiłam, i sprawiedliwe kary administracyjne. Nie może być tak, że z katalogu kar administracyjnych w danym postępowaniu te kary będą po prostu wybierane z najwyższej półki. One mają być współmierne do tego, co państwo źle zrobiliście, ale zanim ktoś oceni, że to źle zrobiliście, to powinni urzędnicy z państwem rozmawiać. To jest tak jak przy wydawaniu decyzji. Zanim decyzja zostanie wydana negatywnie, to urzędnik powinien zadzwonić i powiedzieć, może uda się to uzupełnić. Współdziałanie organów. Na czym to polega? Otóż na tym, że jeżeli już państwo raz na przykład przynieśliście jakiś dokument poświadczający oświadczenie, zaświadczenie, czy wniosek, czy cokolwiek, i on istnieje na przykład w urzędzie powiatowym, to urząd gminy powinien, po tym jak państwo powiecie, że ja już to dostarczyłem, powinien wydobyć to własnym sumptem z urzędu powiatowego. Urzędnik nie powinien już państwu mówić, to proszę mi to przynieść. Na tym ma polegać współdziałanie organów. Oczywiście cyfryzacja będzie tutaj udogodnieniem, więc proszę wybaczyć na początku, bo pewnie będzie trudno współdziałać tym organom, jeżeli nie będzie wszystko w formie elektronicznej dostępne, ale powoli taką pozytywistyczną pracą będzie to wprowadzane i to będzie też dla państwa dużym ułatwieniem. Proporcjonalne wymagania organów, czyli jeżeli ja sama jestem nauczona do tego, że jak gdzieś idę, to maksymalnie dużo papierów, żeby już nikt o nic mnie nie pytał. Otóż ma być inaczej. Ma być tak, że jeśli w danej sprawie potrzebujemy jakieś dokumenty od przedsiębiorcy, urzędnik potrzebuje, to ma być to minimalna ilość. Nie można po prostu obciążać przedsiębiorcy tym, żeby on tracił czas, energię, pieniądze i tak dalej i tłumaczył się z tego, że musi mieć jeszcze jedno i cały proces może być wydłużony. Minimalna ilość oświadczeń, zaświadczeń i udowadniania tego, że właśnie w tej właściwej sprawie przychodzimy.
informowanie o niespełnionych warunkach do uzyskania decyzji, o tym mówiłam wcześniej, czyli będą wykorzystywane wszelkie metody elektroniczne typu SMS, dlatego też prośba do Państwa, że jeżeli teraz do urzędu będzie się chodzić, to proszę zostawić swój numer telefonu, bo adres pocztowy wydłuża proces. Trzeba napisać pismo, wysłać, poczta dostarczy w takim lub innym terminie, a wysłanie SMS-u to jest chwila. Czy mogłaby pan pani uzupełnić podpis? Pan pani przychodzi, uzupełnia podpis i idziemy dalej. I prosty język. Otóż tu się chwilę zatrzymam, bowiem prosty język jest bolączką wszystkich odbiorców dokumentów z urzędu, czyli państwa. W Departamencie Promocji Funduszy Europejskich powstał zespół do spraw prostego języka. Mam przyjemność tym zespołem kierować. Przeszkoliliśmy już prawie wszystkich pracowników naszego ministerstwa i będziemy szkolić pracowników innych ministerstw i schodzić w dół. Na czym to polega? Otóż na tym, żeby nie używać skrótów, żeby nie używać bardzo trudnych sformułowań, bo przedsiębiorca nie ma czasu, żeby i pieniędzy w sumie na to, żeby pójść i do swojego prawnika, płacić mu za to, żeby z polskiego na nasze przetłumaczył. Nie. Pismo ma być w taki sposób napisane, żeby przedsiębiorca przeczytał i wiedział, co ma robić dalej. Nawet jeśli chodzi o wykładnię prawa. Poza tym te pisma będą dostępne, bo wśród przedsiębiorców mamy również osoby z niepełnosprawnościami. Osoby niedowidzące, osoby niewidzące też mogą prowadzić działalność, więc te osoby mają po prostu, muszą mieć możliwość szczytywania pism. Zatem uprzedzam Państwa, że pewnie z czasem będziecie się spotykali z faktem takim, że pismo nie będzie zbyt piękne, bo wszystko będzie dostosowane do lewej strony. Ale proszę pamiętać o tym, że to pismo będzie napisane czcionką, dwunastką i w taki sposób, żeby osoby niedowidzące mogły przy pomocy urządzenia je czytać. Więc proszę wybaczyć to może mniej estetyczny wygląd, ale proszę pamiętać o tym, że państwo to jest państwo wszystkich, również tych, którzy mają jakieś niepełnosprawności. Bardzo ważny temat, sukcesja firm, kompleksowe rozwiązanie tego programu. Do tej pory było tak, że jeżeli dzieci przedsiębiorcy nie chciały po prostu po nim dziedziczyć danego przedsiębiorstwa, to przedsiębiorca miał problem, umierał i tak naprawdę wszystkie koncesje przestały istnieć. Kontrahenci nie wiedzieli, co robić, bo nic tak naprawdę, wszystko stało. W tej chwili już ustawa o sukcesji przeszła do Senatu i co się zmienia? Otóż tak, za życia przedsiębiorca, jeżeli będzie bardzo zapobiegawczy, będzie mógł wyznaczyć sukcesora. Jeśli tego nie zrobi, to ustawowi spadkobiercy, w tym bądź współmałżonek, bo nie zawsze spadkobiercy to tylko rodzina najbliższa, muszą się zebrać, przegłosować decyzję. Jeżeli 85% z zebranych powie, że chce mieć sukcesora zastępczego, wybierają spośród siebie w trybie awaryjnym sukcesora zastępczego i to musi się odbyć w ciągu 2 miesięcy od daty śmierci przedsiębiorcy. Robią to na 2 lata i co to oznacza? Przedsiębiorstwo zachowuje NIP, wszystkie koncesje i pozwolenia są ważne. Wszystkie transakcje z kontrahentami w Polsce i za granicą dalej biegną jak należy. Nic się nie zmienia, przedsiębiorstwo trwa. Co się dzieje dalej? Dalej tacy spadkobiercy muszą pójść do sądu, żeby ten sąd zatwierdził podział majątku i to wszystko usankcjonował. Jeżeli 2 lata nie wystarczą, to sąd może to przedłużyć jeszcze o 3 lata, czyli 5 lat spokoju. I to jest niesamowita zmiana. W zasadzie kiedy pracowałam również z rzemieślnikami, miałam taką przyjemność przez jakiś czas, to oni mówili, że to jest największa ich bolączka. A przecież rzemieślnicy to też przedsiębiorcy. To jest szewc, to jest piekarz, to jest cukiernik i oni mają dzieci i często te dzieci wcale nie chcą dziedziczyć, więc ja zachęcam Państwa do zapoznania się szczególnie z ustawą o sukcesji, bo to jest niezwykle istotne przy ciągłości. Bywają też wypadki. Czasami ktoś ginie, nie zdąży wyznaczyć takiego sukcesora. Musicie o tym Państwo wiedzieć. Pakiet wierzycielski.
Pakiet wierzycielski to też bardzo ważna sprawa, ponieważ dotyczy ona ciągłości finansowej w firmie. I jeżeli bardzo dużo długów jest nie do odzyskania, to przedsiębiorstwa często padają. Do tej pory było tak, że sądy w trybie uproszczonym mogły, przed sądem w trybie uproszczonym państwo mogliście dochodzić wierzytelności do 10 tysięcy. W tej chwili będzie to zwiększone do 20 tysięcy. Więc tryb uproszczony w sądzie do 20 tysięcy pomoże też państwu w tym, żeby ten cash flow, ta ciągłość finansowa, ta płynność finansowa była utrzymana, a jednocześnie pomoże też w zatorach płatniczych. I tutaj chciałabym powiedzieć, że zatory płatnicze to też bardzo ważny temat. Jest tak zwana Zielona Księga w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, która jest ciągle uzupełniana. Pani minister Możdżanowska ostatnio też zgłosiła propozycję, żeby płatności były zmniejszone nie ze 150 do 120 dni, ale ze 120 do 60, bo dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy te 60 dni na płatność to jest bardzo, bardzo ważne. I kontrole. Kontrole to jest bardzo duża uciążliwość dla przedsiębiorcy, szczególnie jak czasami przyjdą dwie na raz. Nie będzie takiej możliwości. Jedna kontrola w jednym czasie. Mało tego, kontrola musi być zgodnie z prawem przeprowadzana. Wszelkiego rodzaju dowody, które podczas kontroli będą od państwa pobierane bez zgodności z prawem albo bez waszej wiedzy, nie będą mogły być później wykorzystywane, jeśli chodzi o nakładanie sankcji. I to też jest ważne. Trzeba tego pilnować. Wszystko musi być zgodnie z prawem i nigdy dwie kontrole na raz. Ja już bardzo państwu dziękuję. Teraz zapraszam moich kolegów, żeby przedstawili państwu program Inteligentny Rozwój. Będzie to pan Łukasz Małecki z Departamentu Programu Wsparcia Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa, z naszego ministerstwa oraz panią Anetę Zielińską-Srokę z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i panią Marię Czapską-Kępkę z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Małecki, mam przyjemność pracować w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Na co dzień zajmuję się programem Inteligentny Rozwój, na temat którego dzisiaj jest poświęcone to spotkanie i chcielibyśmy państwu przedstawić się najważniejsze informacje na temat oferty programu Inteligentny Rozwój dla firm. Tę prezentację będziemy przedstawiać, tak jak tutaj Agnieszka wspominała, wspólnie. Będę tutaj głównym moderatorem prezentacji, a także będziemy wspierać Aneta i Maria w zakresie informacji na temat oferty PARP-u oraz NCBR-u. W związku z tym, że dzisiaj nie ma niestety z nami przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego, to również ja przedstawię kilka informacji na temat oferty tej instytucji w zakresie środków programu Inteligentny Rozwój. Dobrze, ale czym jest program Inteligentny Rozwój? A tak w skrócie mówiąc, jest to program krajowy, to jest bardzo ważne, finansowania innowacyjnych projektów. I to druga rzecz także bardzo ważna, dlatego że mówimy tutaj o projektach, które mają charakter innowacyjny. Mogą być związane z działalnością badawczą, mogą to być inwestycje związane z wprowadzeniem na rynek nowych produktów czy usług, czyli produktów innowacyjnych. Natomiast ten wyróżnik tego programu to jest właśnie innowacyjność. Ta innowacyjność pojawia się w bardzo wielu miejscach i chcielibyśmy dzisiaj właśnie na takie innowacyjne projekty państwa ukierunkować. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie spowoduje, że będziecie państwo zainteresowani przygotowaniem interesujących wniosków o dofinansowanie do naszego programu. W związku z tym, że program Inteligentny Rozwój jest programem krajowym, jest on dużym programem. Jest ponad 8 miliardów euro przeznaczonych na realizację tego programu. Program jest realizowany od 2015 roku, w związku z tym już spora część tych środków została rozdzielona pomiędzy beneficjentów, natomiast wciąż mamy około 40% środków na różnego rodzaju wsparcie, dzięki czemu w związku z realizacją tego programu mamy nadzieję, że około 12 tysięcy przedsiębiorców ogółem uzyska dofinansowanie. Mamy świadomość tego, że jest to program dosyć skomplikowany, dlatego też dzisiaj chcielibyśmy się skupić na kilku najważniejszych obszarach, które z państwa perspektywy będą najważniejsze. Mamy także świadomość tego, że
ten skomplikowany charakter programu oraz duże kwoty, o których będziemy czasem mówić, mogą w pewien sposób zniechęcać Państwa do zainteresowania tym programem. Natomiast mamy nadzieję, że dzięki tej prezentacji uzyskacie Państwo informacje na temat tego, jakiego typu wsparcie możecie uzyskać z tego programu, kto i na co może uzyskać wsparcie, a także jakie wydatki mogą być sfinansowane ze środków programu Inteligentny Rozwój. Zaznaczam, że ta prezentacja ma charakter informacyjny, w związku z tym, jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś informacje, jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich już w części konsultacyjnej. Prezentacja ma charakter informacyjny, to także oznacza, że ona jest dosyć skrótowa, zawiera podstawowe informacje. Jeżeli będziecie Państwo chcieli znaleźć informacje już bardzo szczegółowe, to zapraszam do kontaktów. Taka informacja będzie przedstawiona na samym końcu prezentacji. Tak jak wspomniałem, chcielibyśmy się skupić na kilku głównych obszarach wsparcia w ramach programu Inteligentny Rozwój. Po pierwsze, wsparcie w zakresie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. W tym zakresie będzie przedstawiona informacja przez przedstawicielkę NCBR. Następnie przygotowanie do wdrożenia, dlatego że często jest tak, że Państwo po zrealizowaniu już projektu badawczego jeszcze nie jesteście wystarczająco gotowi do tego, żeby już zaproponować jakieś nowe rozwiązanie na rynek. Czasem potrzeba jakiegoś dodatkowego wsparcia i również w tym etapie przewidujemy pewne instrumenty dla Państwa finansowane ze środków programu Inteligentny Rozwój. I na koniec faza inwestycyjna, bardzo interesująca oferta, która pozwala Państwu zaprezentować już nowe produkty i usługi na rynek. Program Inteligentny Rozwój jest przede wszystkim skierowany do przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, natomiast w niektórych obszarach wsparcie jest także dostępne dla dużych firm. W związku z tym tak informacyjnie będzie wówczas zamieszczone odpowiednie logo informujące, że akurat także to wsparcie jest skierowane do dużych przedsiębiorstw. To tyle tytułem wstępu. Bardzo serdecznie zapraszam Marię do zaprezentowania informacji na temat oferty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Maria Czapska-Kępka i reprezentuję Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ja pracuję w sekcji wsparcia interesariuszy centrum. W naszym zespole zajmujemy się realizacją różnego rodzaju działań, na przykład szkoleń, spotkań konsultacyjnych skierowanych do przedsiębiorców, które mają na celu wsparcie przedsiębiorców w procesie aplikowania o środki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Swoją prezentację chciałabym rozpocząć od tego, na co mogą Państwo uzyskać dofinansowanie w programie z NCBR-u. Mogą Państwo otrzymać dofinansowanie na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Czym jest taki projekt badawczo-rozwojowy? Projekt badawczo-rozwojowy jest przedsięwzięciem, którego głównym celem jest stworzenie nowego lub znaczące ulepszenie istniejącego już na rynku produktu, usługi czy procesu. Taki projekt jest złożony z kilku etapów. Składa się on z badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Elementem takiego projektu badawczo-rozwojowego mogą być również prace przedwdrożeniowe. Finalnie projekt badawczo-rozwojowy, na który otrzymają Państwo dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, powinien skończyć się wdrożeniem, czyli wprowadzeniem produktu na rynek. I tak badania przemysłowe polegają na zdobywaniu nowej wiedzy. One charakteryzują się pewnym większym stanem niepewności badawczej i etap badań przemysłowych rozpoczyna się od stworzenia koncepcji, aż do stworzenia wersji prototypu przetestowanej w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistych. Prace rozwojowe polegają natomiast na łączeniu dostępnej wiedzy i weryfikacji prototypu aż do momentu stworzenia takiej ostatecznej formy w sposób uzasadniony. Prace przedwdrożeniowe są to te działania, które pozwolą Państwu produkt bądź technologię, która będzie rezultatem projektu badawczo-rozwojowego, skomercjalizować. I w ramach takich prac przedwdrożeniowych mogą Państwo na przykład skorzystać z doradztwa konsultantów dla MŚP, bądź też z usług rzecznika patentowego albo z badań rynku.
Każdy projekt badawczo-rozwojowy, który uzyska dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, powinien zostać, jakby efekty tego projektu, czyli nowy produkt bądź usługa, powinny być wdrożone na rynek. Takie wdrożenie może wystąpić w trzech postaciach. Po pierwsze, mogą Państwo wdrożyć taki produkt we własnym przedsiębiorstwie, czyli na przykład mogą Państwo po prostu rozpocząć produkcję produktu i na nim zarabiać. Mogą Państwo również udzielić licencji na zasadach rynkowych, bądź też mogą Państwo sprzedać licencję również na zasadach rynkowych. Na jakie dofinansowanie mogą Państwo liczyć, realizując taki projekt, który uzyska dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Tak naprawdę poziom dofinansowania, na który mogą Państwo liczyć, zależy od dwóch czynników. Po pierwsze, od tego, jak duże jest przedsiębiorstwo oraz od tego, jakie prace przewidzieli Państwo w projekcie. Jak Państwo mogą zauważyć, badania przemysłowe generalnie uzyskują wyższe dofinansowanie, bo aż do 70% kosztów tego rodzaju badań dla małych przedsiębiorstw. Mogą Państwo również, warto mieć na uwadze, że mogą Państwo również zwiększyć kwotę, poziom dofinansowania poprzez skorzystanie z 15% premii. Premię taką można uzyskać w momencie, w którym spełnią Państwo jeden z warunków. Albo będą Państwo współpracować z małym i średnim przedsiębiorcą, lub też zobligują się Państwo do szerokiego rozpowszechniania wyników badań. Należy jednak pamiętać, że jeśli uzyskają Państwo taką premię, to ogólna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 80%. Mogą Państwo również starać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych. Warto pamiętać, że dofinansowanie prac przedwdrożeniowych może mieć, znaczy możemy uzyskać do 20% wartości całego projektu. Tak jak już wcześniej wspomniałam, mogą Państwo uzyskać tutaj dofinansowanie na certyfikację badania rynku, czy też usługi doradcze dla MŚP świadczone przez zewnętrznych konsultantów. Co mogą Państwo sfinansować w ramach projektu badawczo-rozwojowego, który uzyska dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Po pierwsze, mogą Państwo oczywiście sfinansować wynagrodzenia. Mówimy tutaj o wynagrodzeniach kadry badawczej, która będzie zaangażowana w realizację badań. Mogą również Państwo uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń osób, które będą zaangażowane w prowadzenie prac przedwdrożeniowych. Oczywiście NCBR dofinansowuje również podwykonawstwo, czyli jeśli Państwo nie posiadają dostatecznej infrastruktury badawczej, mogą Państwo zlecić część badań na zewnątrz i uzyskać dofinansowanie tutaj. Finansujemy również inne elementy ważne dla projektu, tak jak na przykład promocję projektu czy materiały laboratoryjne. Bardzo ważną grupę kosztów stanowią koszty ogólne projektu. Mogą one wynieść do 25% wartości projektu i są to koszty najbardziej lubiane przez przedsiębiorców, z tego względu, że z tych kosztów nie muszą się Państwo rozliczać, czyli nie muszą Państwo zbierać na przykład faktur, które potwierdzą poniesione koszty. Na koniec swojej prezentacji chciałabym pokrótce opowiedzieć Państwu, na co warto zwrócić uwagę, planując projekt badawczo-rozwojowy oraz realizując taki projekt, czyli generalnie opowiedzieć o tym, jak z naszego doświadczenia oraz doświadczenia ekspertów, którzy oceniają wnioski, jakie są czynniki sukcesu projektu badawczo-rozwojowego? Otóż warto, aby Państwo uregulowali prawa własności rezultatów projektu badawczo-rozwojowego. Jest to istotne z tego względu, że żeby nie było żadnych wątpliwości co do tego, że rzeczywiście posiadają Państwo prawa do produktu bądź technologii, którą Państwo stworzą w ramach projektu, tak żeby nie okazało się na końcu, że na przykład istnieje inna firma konkurencyjna, która rości sobie prawa do Państwa rozwiązania.
Gwarancją sukcesu projektu jest oczywiście kadra i zasoby, które państwo posiadają. Warto tutaj zwrócić uwagę, żeby kadra badawcza, która będzie realizowała ten projekt oraz to zaplecze techniczne, z którego będą państwo korzystać, była w stanie zapewnić efektywne realizowanie projektu. Warto również pamiętać o tym, aby projekt zaplanować w sposób spójny i logiczny, podzielić go na etapy i przypisać wszystkim etapom ryzyka związane z ryzyka, które mogą uniemożliwić realizację państwa projektu. Proszę również pamiętać o tym, że efektem, rezultatem takiego projektu badawczo-rozwojowego powinna być innowacja produktowa lub procesowa. I na koniec bardzo istotna kwestia to jest rozważenie opłacalności wdrożenia. W związku z tym, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w projektach, które dofinansowuje, oczekuje wdrożenia produktu bądź technologii na rynek, w związku z tym powinni państwo również rozważyć opłacalność wdrożenia, czyli zbadać zapotrzebowanie rynkowe na państwa produkt bądź technologię oraz korzyści z wdrożenia. Mówimy tutaj również o korzyściach, jakie dany produkt przyniesie dla państwa przedsiębiorstwa, czyli może na przykład produkcja, którą państwo uruchomią, zwiększyć państwa zyski, bądź też z drugiej strony, jeśli państwo wprowadzą nową technologię produkcji, może ona znacząco obniżyć koszty produkcji. I w zasadzie na koniec chciałam dodać, że w naszej ofercie w 2018 roku znajduje się bardzo dużo konkursów, w ramach których mogą państwo się starać o dofinansowanie. I bardzo dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam koleżankę Anetę. Dzień dobry państwu, nazywam się Aneta Zielińska-Sroka, jestem pracownikiem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Departamentu Komunikacji i Marketingu i mam przyjemność dzisiaj państwu zaprezentować, myślę, że znaczną część tej prezentacji i najważniejsze konkursy, które mamy obecnie w naszej ofercie. Zacznę od takiego konkursu, naboru, który u nas cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, bony na innowacje dla MŚP. Nie każdy z przedsiębiorców ma własne zaplecze badawcze, nie każdy myśli o dużych procesach badawczych i projektach badawczych. I ci z państwa, którzy chcą zmienić w swoim przedsiębiorstwie, czy w produktach, które państwo oferujecie, czy usługach, zmodernizować je, dostosować do grupy odbiorców, która też ewoluuje, możecie państwo skorzystać z zakupu usługi od wyspecjalizowanej jednostki. Tutaj mamy do zaoferowania państwu właśnie bony na innowacje, które obecnie podzielone są na dwa etapy. Mamy część usługową, gdzie państwo właśnie kupujecie usługę od jednostki naukowej i mamy część już inwestycyjną, gdzie państwo dokonujecie wdrożenia i ponosicie koszty inwestycyjne. Jeżeli chodzi o tą część usługową, zakładacie państwo, że chcecie w obrębie swoich produktów czy swoich usług dokonać pewnej zmiany, czy wprowadzić nowy produkt albo nową usługę i nie macie własnego zaplecza badawczego, nie macie państwo ekspertów, którzy mogliby wykonać określone prace, nawet do stworzenia prototypu, możecie tutaj państwo zlecić właśnie taką usługę jednostce naukowej. Koszty, jakie państwo tutaj możecie zlecić jednostce, to jest zakup usługi właśnie w zakresie opracowania nowego produktu, nowej technologii, czy znaczącego ulepszenia produktu, technologii, usługi, czy opracowanie nowego projektu wzorniczego. Tutaj bardzo szeroki zakres projektów możecie państwo realizować, od powstania dokumentacji właśnie w zakresie technologii, którą państwo chcecie wdrożyć w przedsiębiorstwie, do tak naprawdę stworzenia projektu wzorniczego, czy na przykład nowej kolekcji mebli, jeżeli ktoś jest na przykład firmą produkującą meble. Tu możecie państwo otrzymać 340 tysięcy złotych dofinansowania. Jest to duży poziom dofinansowania, ponieważ aż 85% kosztów, jakie państwo przedstawicie w projekcie, może być objęte wsparciem. Natomiast bardzo istotne jest to, że jest to refundacja.
Czyli składając wniosek o dofinansowanie do nas, państwo zakładacie, że macie finansowanie projektu w całości. Oczywiście z uwzględnieniem tego finansowania, natomiast z uwagi na to, że projekt może trwać 18 miesięcy, państwo możecie podzielić go na pewne etapy. Podpisać umowę z jednostką naukową na zakres prac, który będzie właśnie podzielony, i po zakończeniu pewnego elementu prac jednostka naukowa wystawia państwu fakturę i wówczas, mając tą fakturę, państwo składacie wniosek o płatność do nas i ta część, którą państwo koszt już zapłaciliście, w 85% jest refundowana, więc możecie państwo mieć pewne ułatwienie w zachowaniu płynności finansowej projektu. Druga rzecz, która jest bardzo istotna tutaj, wybór tego podmiotu, który będzie państwu wykonywał prace badawcze, musi nastąpić jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do nas. Natomiast nie zawieracie państwo jeszcze umowy końcowej z takim wykonawcą. Może to być maksymalnie umowa warunkowa. My zachęcamy do tego, żeby te umowy warunkowe zawierać z uwagi na to, że tak możecie państwo się zabezpieczyć, jeżeli chodzi o zakres prac, jakie jednostka może państwu wykonać, ale także i koszty. Tutaj należy mieć na uwadze to, żeby uniknąć ryzyka, że po złożeniu wniosku do nas, jeżeli państwo nie macie podpisanej umowy warunkowej, zdarzają się sytuacje, że jednostki naukowe nagle zmieniają zdanie i na przykład chcą podnieść koszt wykonania usługi, którą państwo wcześniej zleciliście, i tutaj pojawiają się wówczas trudności, jeżeli chodzi o negocjacje z taką jednostką. Dlatego zachęcamy do tego, żeby te umowy warunkowe zawierać. Ważne jest to, jak państwo wybierzecie taką jednostkę naukową. Mówię tutaj o jednostkach naukowych, natomiast wykonawcą usług może być albo jednostka naukowa, natomiast mogą też być spółki celowe, uczelni, mogą to być centra transferu technologii, mogą to być przedsiębiorcy, którzy mają też status centrum badawczego, więc zakres tych wykonawców jest bardzo szeroki. Natomiast jest ściśle określona, zamknięta lista podmiotów, tych, którzy właśnie spełniają te określone założenia i mają status czy jednostki naukowej, czy właśnie centrum badawczego. Jeżeli chodzi o takie czynniki najważniejsze tutaj dla państwa, innowacyjność. Innowacyjność, tutaj mówimy o skali przedsiębiorstwa, natomiast ważne jest to, że przygotowując projekt, zakładając to, co państwo chcecie zmienić w obrębie własnego produktu, czy usługi, czy stworzenia nowego produktu, abyście państwo zwracali uwagę na to, że jest w ogóle potencjał do tego, żeby ten produkt został wdrożony na rynek, żebyście państwo mieli zbadane, zanalizowane, czy jest grupa docelowa, do której ten nowy produkt z tymi nowymi funkcjonalnościami może być skierowany. Dlatego, że ważne jest to, że państwo zakładacie, że projekt nie zakończy się tylko i wyłącznie przygotowaniem dokumentacji, opracowaniem, które przygotuje państwo jednostka naukowa i schowacie to państwo do szuflady, tylko dalszymi działaniami, które państwo będziecie podejmować, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych prac i już wprowadzenie właśnie produktu na rynek, czyli właśnie możliwość wdrożenia tych wyników tego, co opracuje państwu jednostka naukowa. Dodatkowo premiowane jest zaangażowanie końcowych użytkowników. Jeżeli państwo w warunkach czy laboratoryjnych, czy zbliżonych do rzeczywistych będziecie dawali do testowania, sprawdzania, opiniowania właśnie końcowym użytkownikom to rozwiązanie, które państwo chcecie wprowadzić. Istotne jest to, że z uwagi na to, że jedynym kosztem kwalifikowanym jest całość wykonanej usługi, czyli wszystkie koszty związane z opracowaniem nowego produktu, czy tym ulepszeniem państwo macie tak kompleksowo do zrealizowania, to również to kwestia zaangażowania tych końcowych użytkowników również tutaj wchodzi w grę. Obecnie mamy konkurs, więc zapraszam państwa do aplikowania. I to był ten etap usługowy. Drugi etap to jest ten etap inwestycyjny i ten etap inwestycyjny jest dla tych przedsiębiorców, tych MŚP, którzy mają zrealizowany i zakończony pierwszy etap usługowy, jest złożony do nas wniosek końcowy o płatność, czyli ten etap pierwszy musi być zakończony. Te dwa konkursy teraz trwają równocześnie, natomiast z uwagi na to, że projekty mogą trwać różną długość, maksymalnie ten usługowy do 18 miesięcy, no jest szansa, że
sprawnie planując projekt możecie Państwo jeszcze zdążyć złożyć wniosek o dofinansowanie w tym etapie inwestycyjnym. Także mając zakończony ten etap usługowy, możecie Państwo tutaj złożyć wniosek i możecie Państwo otrzymać nawet 70% dofinansowania. Koszty maksymalne to jest 800 tysięcy złotych. Minimalnie to, co Państwo musicie wykazać we wniosku o dofinansowanie, jeżeli chodzi o wartość kosztów, to jest taka kwota, jaka została przez nas zaakceptowana w tym wniosku usługowym. Czyli jeżeli tam mieliśmy kwotę kosztów od 60 do 400 tysięcy złotych i na przykład Państwo złożyliście na 200 tysięcy złotych, to wówczas tutaj musicie Państwo zachować tą kwotę, którą tam Państwo składaliście w tej części usługowej. Oczywiście może być więcej, tak? Mówimy tutaj o kwocie minimalnej. Z uwagi na Państwa województwo podlaskie mamy na tą część inwestycyjną mapę pomocy regionalnej. Mikro, małe przedsiębiorstwa mają najwyższy poziom dofinansowania, 70%. I Państwo województwo jest jedno z tych nielicznych województw, które ma właśnie w kosztach inwestycyjnych najwyższy poziom dofinansowania. I to, co Państwo tutaj finansujecie, to tą część inwestycyjną. Ten komponent inwestycyjny został dodany właśnie z uwagi na poszukiwanie przez przedsiębiorców dofinansowania właśnie inwestycji, bo to są, tak jak już koleżanka powiedziała wcześniej, najbardziej poszukiwane koszty dla państwa. Możecie Państwo tu finansować środki trwałe wartości materialnej i prawnej, czyli jakieś licencje, know-how, jakąś wiedzę nieopatentowaną, wszystko to, co jest w zakresie tych kategorii kosztów niezbędne do tego, żeby dokonać właśnie wdrożenia i wprowadzenia już do swojej oferty tego produktu, który Państwo wypracowaliście czy zmieniliście właśnie w tej części usługowej. To, co Państwo, na co trzeba zwrócić uwagę, to mówimy tutaj o wdrożeniu, czyli znowu nie chowamy tego, co chcemy wypracować tylko w obrębie własnego przedsiębiorstwa, ale musimy mieć grupę docelową i musimy wprowadzić produkt tutaj czy usługę właśnie już zaproponować ją w naszej ofercie. No i musimy wprowadzić na rynek tutaj nowy produkt czy proces albo właśnie znaczące ulepszenie tego, co dotychczas oferowaliśmy. Tutaj mówimy o bonach. Teraz mamy kolejny instrument, więc zapraszam Łukasza do dalszej prezentacji. Ja jeszcze do Państwa wrócę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak, teraz mamy kolejny instrument, wyjątkowy instrument, bo jest to jedyny taki dotacyjny instrument, który jest bezpośrednio realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, przez mój departament. I ten instrument jest bardzo ważny, dlatego że pozwala na to, aby sfinansować w przedsiębiorstwach koszty budowy lub rozbudowy Centrum Badawczo-Rozwojowego. Ja mam świadomość tego, że Centra Badawczo-Rozwojowe to jest takie sformułowanie, które może w pewnym momencie na początku powodować, że Państwo pomyślicie, to nie dla mnie, tak? To jest zbyt wysoki poziom, zbyt ambitny projekt. Nie do końca. Centrum Badawczo-Rozwojowe to może być dział firm w Państwa firmie, może być to spółka celowa, która będzie miała główny przedmiot zainteresowania w postaci prowadzenia badań. Nie musi być to takie bardzo poważne centrum badawczo-rozwojowe, o którym mówimy w ustawach. Ważne jest to, żebyście Państwo po prostu myśleli o tym, w jaki sposób zwiększyć swój potencjał do prowadzenia badań. Bo tak jak koleżanka z NCBR-u powiedziała, oferta NCBR jest polega na tym, że finansuje się projekty badawcze, ale żeby ten projekt badawczy sfinansować, firma musi pokazać pewien potencjał po swojej stronie. Jeżeli go nie ma, dobrze, żeby najpierw skorzystała z oferty działania realizowanego przez mój departament i następnie na przykład skutecznie aplikowała o realizację projektów badawczych. Dobrze, a teraz już przechodząc do konkretów. Kiedy mówimy o wsparciu centrów badawczo-rozwojowych, to mówimy o finansowaniu kosztów, które są związane z zakupem nieruchomości czy wybudowaniem nieruchomości, zakupem aparatury badawczej, czyli wyposażenia na przykład laboratorium, a także zakupem licencji, patentów, usług doradczych. Może to być na przykład specjalistyczne oprogramowanie, które jest wykorzystywane w tym centrum i służy do realizacji badań.
Badania, które będą prowadzone w ramach takiego centrum, mogą być prowadzone na potrzeby państwa firm, mogą być prowadzone na potrzeby firm z państwa grupy kapitałowej, a na przykład, lub ewentualnie świadczone na zewnątrz, czyli państwo przygotowujecie takie laboratorium, także z myślą o tym, jakiego typu usługi badawcze można świadczyć innym firmom zlokalizowanym na przykład w Łomży. Jeżeli mówimy o parametrach takich finansowych tego projektu, to minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych, które stanowią podstawę do finansowania, to jest 2 miliony złotych, maksymalnie 50 milionów euro. Mam świadomość tego, że ten minimalny poziom może być dla co niektórych firm trudny do zapewnienia, więc warto tutaj zwrócić uwagę, że często komplementarne wsparcie do takiego działania jest oferowane w ramach regionalnych programów operacyjnych, więc jeżeli państwo widzicie potrzebę wyposażenia na przykład swojego działu badawczego, ale szacujecie te koszty na mniejszą kwotę, warto zapoznać się z ofertą regionalnego programu operacyjnego. Jeżeli przechodzimy tutaj do kwestii intensywności wsparcia, którą możecie państwo uzyskać, to działanie to jest realizowane zgodnie z zasadami tak zwanej mapy pomocy regionalnej. I tak jak tutaj Aneta wspomniała, województwo podlaskie i przedsiębiorstwa, które lokują tutaj swoje projekty, są w najkorzystniejszej sytuacji, dlatego że ta podstawowa intensywność wsparcia jest najwyższa. Natomiast jeszcze przy zastosowaniu premii z tytułu statusu mikro lub małego czy średniego przedsiębiorstwa można tą intensywność wsparcia podwiększyć i dla przykładu właśnie w związku z taką premią mikro czy małe przedsiębiorstwo może uzyskać aż 70% kosztów takiej inwestycji w Centrum Badawczo-Rozwojowe. Czynniki sukcesu są zbieżne z kryteriami wyboru projektów, a więc wszystkie te informacje, które tutaj są przedstawione w skrócie, możecie państwo odnaleźć w katalogu kryteriów. Chciałbym skupić się na jednym bardzo ważnym czynniku sukcesu. Jest to czynnik związany z przedstawieniem ambitnej agendy badawczej. Chodzi nam tutaj mianowicie o to, abyście państwo przedstawili we wniosku nie tylko uzasadnienie tego, jakiego typu zakupy chcecie dokonać w związku z realizacją danego projektu, ale także, żebyście państwo przedstawili swoje plany dotyczące wykorzystania tej infrastruktury, co dla nas jest gwarancją tego, że będzie ona faktycznie dobrze spożytkowana i że te środki będą dobrze wydane. Chciałem jeszcze nadmienić, że w tej chwili jest realizowany konkurs w ramach właśnie tego działania. Jest on realizowany do 6 lipca. Mamy alokację w wysokości 350 milionów złotych, więc bardzo serdecznie zapraszam do składania wniosków o dofinansowanie. Jeżeli będziecie państwo mieli pytania dotyczące tej części, to chętnie odpowiem na nie w czasie konsultacji. A teraz zapraszam Anetę do przedstawienia dalszych informacji na temat oferty w zakresie przygotowania do wdrożenia. Dziękuję. Ja przedstawię państwu trzy konkursy, które mamy w naszej ofercie, jeżeli chodzi o przygotowanie do wdrożenia, czyli taka pomoc dla państwa, która skupia się głównie na dostarczeniu państwu różnego rodzaju usług, ale też finansowaniu inwestycji. Jeżeli chodzi o przygotowanie do tego, żebyście państwo dany produkt czy usługę wprowadzili już na rynek, zaproponowali. Zacznę od ochrony własności przemysłowej. Te rozwiązania, które państwo macie w swojej ofercie, produkty, usługi, które państwo wypracujecie, czy poprzez własne zaplecze badawcze, czy własnych ekspertów, czy też zlecając te usługi na zewnątrz. Ważne jest, żebyście państwo pamiętali, że konkurencja nie śpi i trzeba tutaj myśleć o efektach własnej pracy i zabezpieczyć tak naprawdę efekty własnej pracy, żeby konkurencja tutaj nie czerpała zysku z tego, co państwo wypracujecie wcześniej, czy w swojej firmie, czy właśnie we współpracy z innymi podmiotami. My tutaj oferujemy państwu usługi, między innymi usługi rzecznika patentowego, usługi tłumaczeń, takie to są usługi doradcze, tak, które mają na celu przygotowanie państwa do tego, żeby uzyskać ochronę patentową, ochronę wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego. Czyli tych rozwiązań, nad którymi państwo możecie pracować, czy które państwo już posiadacie. Niekoniecznie takie rozwiązania, które wcześniej były finansowane już ze środków Unii Europejskiej. I tutaj dofinansowanie możecie państwo otrzymać aż do kwoty 500 tysięcy złotych, maksymalnie 50% dofinansowania. Tutaj mamy stały poziom dofinansowania bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i lokalizację projektu. Ten konkurs jest skierowany do wszystkich przedsiębiorców.
odbiorców. I tak jak wspomniałam, mamy tutaj usługi doradcze, opłaty urzędowe związane z uzyskaniem zgłoszenia. I głównym celem, jaki przed Państwem stoi, to jest właśnie przygotowanie i przedstawienie projektu, który ma na celu nie tylko sam fakt uzyskania zgłoszenia, ale również podjęcia działań, które wiążą się z daną procedurą, w jakiej Państwo uzyskujecie zgłoszenie, kosztami tych procedur i właśnie działaniami, które Państwo musicie uzyskać czy podjąć do momentu już uzyskania ochrony albo uzyskania decyzji o odmowie tak naprawdę ochrony. Bardzo ważnym elementem jest to, że to dofinansowanie przeznaczone jest na realizację i uzyskanie ochrony, która będzie dotyczyła nie tylko i nie wyłącznie Polski i nie tylko i wyłącznie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Polskiego, więc zakładając uzyskanie ochrony należy zastanowić się w jakim trybie, w jakim kraju taką ochronę będziecie Państwo chcieli uzyskać. I mamy tutaj różne tryby, tryb krajowy, europejski, międzynarodowy i też właśnie różne procedury. I bardzo ważne jest to, żebyście Państwo składając wniosek o dofinansowanie już wiedzieli, bo to jest wymagane do opisania we wniosku o dofinansowanie, jaka właśnie to będzie procedura, ponieważ każda procedura wiąże się z innym czasem jej trwania, czyli pewne projekty, które na przykład będą zakładały uzyskanie patentu, będą mogły być wieloletnie. Tutaj maksymalny czas realizacji projektu to jest nawet 31 grudnia 2023 roku. Natomiast może zdarzyć się tak, że działania, które Państwo wybierzecie składając wniosek o dofinansowanie, będą kończyły się wcześniej. Tak? Wcześniej Państwo będziecie na przykład mieli decyzję o uzyskaniu ochrony, wówczas informujecie Państwo nas o tym fakcie i podejmowana jest decyzja po prostu o zakończeniu realizacji projektu. Natomiast nie może projekt wykroczyć poza tą datę, tak? 31 grudnia. I jest to bardzo ważne, ponieważ czy uzyskanie patentu to jest zawsze dłuższa procedura niż na przykład uzyskanie ochrony wzoru użytkowego i też są różne działania i różne koszty. Tutaj macie Państwo taki jeden koszt związany ze wstępnym orzeczeniem rzecznika patentowego, który może być poniesiony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i który może być kwalifikowany, czyli na który Państwo możecie otrzymać dofinansowanie. Natomiast żeby on był kwalifikowany, czyli taki, który będzie mógł objęty być dofinansowaniem, należy go wybrać zgodnie z procedurą, czyli zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, do czego Państwa zachęcam, żeby taki dokument czytać jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, z uwagi na to, że tam są dla Państwa opisane wymogi związane właśnie z wyborem wykonawcy. Czyli czy będziecie Państwo wybierać wykonawcę do bonów na innowacje, czy do ochrony własności przemysłowej, zawsze obowiązują te same wymagania i czy koszty te ponosicie Państwo przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w tych konkursach, gdzie jest taka możliwość, czy po złożeniu wniosku o dofinansowanie, zawsze należy tutaj mieć na uwadze właśnie właściwy proces wyboru wykonawcy, ponieważ to rzutuje później na możliwość odmowy wypłaty dofinansowania, czy korekty, jakie mogą być na Państwa nakładane. To, co już wspomniałam, jakie możecie Państwo tutaj ponosić koszty, przede wszystkim właśnie usługi doradcze, czyli Państwo wybieracie, może to być kompleksowa usługa tak naprawdę, która będzie Państwu przygotowywała całą dokumentację do tego, żeby podmiot, który Państwo wybierzecie, będzie przygotowywał całą dokumentację właśnie do uzyskania zgłoszenia i opłaty, które Państwo będziecie tutaj ponosić. Tutaj już przeszłam, widzę, do kolejnego instrumentu, o którym za chwilę będę Państwu mówić, więc może skończę o ochronie. Konkurs teraz też mamy, więc możecie Państwo składać wniosek o dofinansowanie. Mamy też fajny dokument na stronie dotyczący błędów, jakie przedsiębiorcy popełniają, więc tutaj możecie Państwo sięgnąć i zobaczyć, jak właściwie przygotować wniosek o dofinansowanie, żeby ustrzec się przed tymi błędami, które przedsiębiorcy popełniają
mają właśnie składając wniosek o dofinansowanie. Jeszcze wspomnę, że tutaj mamy poza uzyskaniem ochrony, mamy też możliwość sfinansowania projektu, który dotyczy realizacji ochrony, ponieważ może zdarzyć się taka sytuacja, że zostanie wszczęte wobec państwa postępowanie o unieważnienie patentu, to tutaj również mamy możliwość otrzymania takiego samego dofinansowania na koszty też takiego rzecznika, pełnomocnika, który będzie państwu przygotowywał tutaj te dokumenty niezbędne do takiego postępowania. Natomiast tutaj kwalifikowane będą opłaty urzędowe za wnoszone pisma do sądu. Natomiast nie będzie kwalifikowany już sam fakt usług prawnych związanych z występowaniem przed sądem tutaj w toczącym się postępowaniu sądowym. Kolejny konkurs, który obecnie mamy, też dotyczy możliwości zakupu przez państwa usług doradczych. Nazywa się Proinnowacyjne Usługi Instytucji Otoczenia Biznesu dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. A chodzi w nim przede wszystkim o to, że przedsiębiorca nie zawsze wie, jak zabrać się do tego, jak dokonać wdrożenia innowacji, którą chce wprowadzić w swoim przedsiębiorstwie. Wie, że chce zaproponować nowy produkt, czy chce wdrożyć nową technologię u siebie w przedsiębiorstwie, ale nie do końca wie, jak do tego się zabrać, jak przygotować cały model finansowy takiego przedsięwzięcia, skąd pozyskać dostawców, na przykład technologii, która jest mu potrzebna. Tutaj mamy właśnie takie tak zwane instytucje otoczenia biznesu, które są akredytowanymi ośrodkami innowacji. Przygotowana taka akredytacja jest przez ministerstwo. Ministerstwo nadaje tą akredytację takim ośrodkom. Jest to zamknięta lista podmiotów, które usługi doradcze mogą dla państwa wykonywać w zakresie wsparcia właśnie innowacji w zakresie takich dodatkowych, pomocniczych usług w zakresie wsparcia samej innowacji. Jeżeli chodzi o rodzaj tych usług, jakie tutaj państwo możecie finansować, to mamy usługi na przykład związane z poszukiwaniem doboru właściwej technologii, z negocjacjami na przykład w zakresie firmy, która taką technologię państwu do przedsiębiorstwa dostarczy, czy właśnie przygotowanie pewnej jakiejś strategii na przykład marketingowej, czy przygotowanie właśnie modelu finansowego do wdrażanej innowacji. Ta innowacja, jaką tutaj państwo musicie wdrożyć, to jest innowacja produktowa lub procesowa. I to, na co trzeba zwrócić uwagę, to, że musi być innowacja o charakterze technologicznym. I tutaj właśnie ten rodzaj tej technologii jest bardzo ważny, ponieważ na tym właśnie będzie opierało się te rozwiązania, które państwo będziecie wprowadzać w przedsiębiorstwie. I mamy tak, wybór wykonawcy jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, czyli wybieramy akredytowany ośrodek tutaj. Lista ośrodków jest u nas dostępna na stronie i tylko z tych ośrodków państwo takiego wykonawcę możecie wybrać. Przedstawiacie państwo we wniosku o dofinansowanie zakres usług, jaki ten podmiot będzie państwu wykonywał, jaki rodzaj właśnie doradztwa tutaj będzie. Ważne jest to, że te podmioty mogą być, już muszą mieć tą akredytację albo muszą być zgłoszone do akredytacji. Czyli w momencie podpisania umowy o dofinansowanie z nami, ośrodek, który państwo zgłosiliście, że będzie wykonawcą usług, musi być, tak? Tak, na naszej stronie poir.parp.gov.pl. Dokładnie. Przy właśnie tym konkursie Proinnowacyjne Usługi macie państwo właśnie listę akredytowanych instytucji otoczenia biznesu. Czyli mamy zgłoszony podmiot do akredytacji, natomiast ta akredytacja musi być już zakończona właśnie do momentu podpisania umowy o dofinansowanie. I mamy te usługi jeszcze dodatkowe, na przykład wynajęcie laboratorium, zakup jakiejś bazy danych, która niezbędna jest do tego, żebyście państwo tą innowację wdrożyli. I dodatkowy element, który tutaj się pojawił w tym konkursie, to mamy możliwość też sfinansowania inwestycji. Z uwagi na to, że przedsiębiorcy poza tym, że potrzebują tych usług doradczych, to chcą mieć pewne kompleksowe działania.
tak? Czyli mogą tutaj zakupić na przykład środki trwałe czy wartości niematerialne i prawne, czyli jeżeli są potrzebne jakieś urządzenia, maszyny do tego, żeby ten produkt wdrożyć z wykorzystaniem tej technologii, możecie Państwo tutaj takie urządzenia właśnie kupić. Jeżeli chodzi o kwoty, zobaczę, czy mam dalej, tak, mamy dalej. Kwoty, jakie Państwo możecie tutaj otrzymać, to oczywiście inwestycja, ten najwyższy poziom dofinansowania, nawet 700 tysięcy złotych tutaj. Natomiast usługi doradcze i szkoleniowe, to mamy maksymalnie około 350 tysięcy złotych. Ten poziom dofinansowania waha się od 50 do 70% z uwagi na to, że przedsiębiorcy mogą mieć już taki rodzaj usług wykorzystany. Czyli jeżeli zdarzyło się tak, że w okresie wcześniejszym Państwo taki rodzaj usług proinnowacyjnych już mieliście współfinansowany, to tu trzeba zweryfikować właśnie, czy wcześniej Państwo staraliście się o dofinansowanie takiego rodzaju usług, bo wtedy przy wykorzystaniu limitu 200 tysięcy euro ten poziom zostaje obniżony do 50%. I też chcę Państwu w dosłownie kilku słowach wspomnieć o nowym konkursie, który teraz mamy, Design dla przedsiębiorców. Tylko wspomnę z uwagi na to, że województwo podlaskie i część województw właśnie wschodnich ma dedykowany inny komponent, inny konkurs w ramach już Polski Wschodniej. No to tutaj, gdyby się zdarzyło tak, że Państwo może współpracujecie z innymi przedsiębiorstwami, czy prowadzicie działalność poza terenem Polski Wschodniej, możecie Państwo otrzymać dofinansowanie na przeprowadzenie takiego pełnego procesu projektowego z wykorzystaniem profesjonalnych projektantów, którzy Państwu przeanalizują, zrobią Państwu diagnozę, przygotowują taką strategię i przygotowują, opracowują Państwu prototyp już związany z opracowaniem nowego projektu wzorniczego. I diagnoza, którą Państwo robicie, jest przeprowadzana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i ta diagnoza jest takim wynikiem do tego, co ma być realizowane w ramach już Państwa projektu. Nadmieniam o tym, jeżeli zdarzy się, że ktoś z Państwa poza Polską Wschodnią realizuje projekt, to zapraszam do dalszych konsultacji. Opowiem wtedy więcej szczegółów na temat tego konkursu, który obecnie mamy. Więc to mieliśmy tą część dotyczącą przygotowania do wdrożenia. Jeżeli Państwo będziecie mieć jakieś pytania do tych konkursów, to będę dla Państwa dostępna w części konsultacyjnej, ale już od razu przejdę też do tej fazy inwestycyjnej, gdzie powstają najbardziej innowacyjne produkty i najwięcej możecie Państwo otrzymać dofinansowania. Najwyższe mamy kwoty. My jako PARP mamy tutaj konkurs badania na rynek, który obecnie jest realizowany w takich dwóch równoległych konkursach. Mamy konkurs ogólny i konkurs dedykowany miastom średnim. Podkreślam to z uwagi na to, że właśnie Łomża, jeżeli Państwo tutaj będziecie chcieli realizować inwestycje, to Łomża jest właśnie na liście takich miast średnich. Jest to korzyść dla Państwa z uwagi na to, że macie Państwo wydzielony konkurs z określoną pulą środków i nie musicie Państwo konkurować ze wszystkimi firmami w konkursie ogólnopolskim, tylko macie Państwo wydzielony tylko dla Państwa budżet, więc przygotowując wniosek w badaniach na rynek, proszę zwrócić na to uwagę. Natomiast na co tu Państwo możecie otrzymać dofinansowanie? Przede wszystkim na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, takich, które Państwo albo posiadacie już, bo zrobiliście Państwo we własnym zakresie, własnymi siłami w swoim przedsiębiorstwie, albo takie, które Państwo kupiliście z rynku, gotowe już rozwiązania i macie Państwo to udokumentowane, albo trzecia możliwość, że Państwo zleciliście albo na warunkach komercyjnych innym podmiotom, firmą czy jednostkom badawczym, czy też korzystaliście Państwo na przykład wcześniej z dofinansowania. I mając takie wyniki prac badawczych, Państwo zakładacie, że chcecie na rynek wprowadzić nowy produkt, nową usługę, która będzie innowacyjna, ale tu już mamy innowację krajową, czyli mamy wyższy poziom. Musicie Państwo zastanowić się nad tym, czy te wyniki prac, które Państwo posiadacie, pozwolą na wdrożenie takiego produktu, usługi, która ma takie cechy, funkcjonalności, które odróżniają dany produkt, usługę od tych, które są oferowane właśnie na rynku polskim. I minimalna wartość projektu, jaką tutaj mamy, to jest 5 milionów złotych.
dla wszystkich przedsiębiorców i mamy możliwość tutaj realizacji projektu, który zakłada trzy takie elementy. Mamy część inwestycyjną, która jest finansowana zgodnie z mapą pomocy regionalnej, u państwa maksymalnie 70% dofinansowania i koszty, jakie tutaj mamy, to mamy zakup gruntu, nieruchomości, roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne i też środki trwałe. Mamy dodatkowo komponent badawczy związany z pracami rozwojowymi, bo może zdarzyć się taka sytuacja, że prace, które państwo już macie, zostały oczywiście zakończone, macie państwo je wyniki, ale projekt, który państwo będziecie realizować, wymaga jeszcze pewnego dopracowania. Tutaj tylko ta część prac rozwojowych może być współfinansowana. I tutaj nie można mylić tego z tymi pracami badawczymi, które państwo już musicie mieć wcześniej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, bo one są już finansowane przez państwa wcześniej i muszą być zakończone. I tutaj w zależności od przedsiębiorstwa, mikro, małe przedsiębiorstwa mają wyższy poziom 45% dofinansowania i doradztwo, takie, które nie jest takim stałym doradztwem prawnym czy doradztwem księgowym, a jest niezbędne do tego, żeby projekt został zrealizowany, również możecie państwo tutaj sfinansować. Maksymalne dofinansowanie, chyba mieliśmy tutaj informację, to jest tak 20 milionów złotych, więc taka może być tutaj wartość tego, co państwu przekazujemy. Jest możliwość otrzymania zaliczki tutaj, więc jest to ułatwienie dla państwa, ponieważ składając już, podpisując umowę o dofinansowanie, wnosząc zabezpieczenie, możecie państwo złożyć wniosek już o płatność zaliczkową i mieć ułatwienie w tej płynności finansowej. To, na co trzeba właśnie zwrócić uwagę, o czym państwu wspominałam, to to, że państwo powinniście posiadać już te prace badawczo-rozwojowe zakończone, które mają kluczowe znaczenie dla tego produktu, usługi, który państwo chcecie wdrożyć, czyli mamy ten poziom krajowy. Potencjał rynkowy, czyli mamy oczywiście grupę docelową, mamy przeanalizowany rynek, że jest zapotrzebowanie na ten produkt. Jesteśmy przygotowani do realizacji projektu, czyli macie państwo albo macie państwo już wszystkie pozwolenia, koncesje, licencje do tego, żeby dany projekt realizować, albo wskazujecie państwo harmonogram pozyskania tych zakresu na przykład danych pozwoleń. I bardzo ważny jest właśnie tutaj harmonogram, zarządzanie projektem z uwagi na to, że, znaczy harmonogram realizacji, ale z uwzględnieniem też płynności finansowej projektu. Państwo musicie zawsze w każdym projekcie zapewnić 100% finansowania projektu. Oczywiście można uwzględnić dofinansowanie, natomiast zawsze trzeba brać pod uwagę terminy wypłat dofinansowania, wypłat zaliczki, ponieważ często przedsiębiorcy pytają się nas, jaka musi być wysokość na przykład promesy kredytowej, jeżeli nie mają środków własnych, czy taka, a nie inna kwota wystarczy. To nie ma na to gotowej odpowiedzi, czy 5 milionów, 10 milionów w przypadku danego projektu wystarczy. Zawsze trzeba wziąć pod uwagę cały budżet, daty wypłaty poszczególnych czy refundacji, czy zaliczki i weryfikacja tego, jaka kwota tutaj tak naprawdę jest nam potrzebna do tego, żeby projekt płynnie w 100% zamknąć, bo nigdy państwo nie dostaniecie 100% przyznanego dofinansowania, czyli będzie wymagany nie tylko i wyłącznie ten wkład własny, który wynika z proporcji poziomu dofinansowania. I mówimy o innowacji właśnie produktowej, co najmniej na poziomie polskiego rynku. Tutaj zapraszam dalej Łukasza do prezentacji kredytu technologicznego. Dziękuję. Dobrze, to teraz chwila prawdy dla mnie, dlatego że wchodzę w rolę przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego. Chciałbym teraz państwu przedstawić kilka informacji na temat oferty BGK, która jest realizowana przez ten bank przy udziale środków programu Inteligentny Rozwój. Bank Gospodarstwa Krajowego, co na początku należy zaznaczyć, jest takim bardzo specyficznym bankiem. Jest to polski państwowy bank rozwoju i z tego tytułu może on też pełnić pewne służebne w stosunku do przedsiębiorców role. W ramach programu Inteligentny Rozwój przewidzieliśmy, że BGK będzie realizowało dwa instrumenty wsparcia. Pierwszy z nich to jest kredyt na innowacje technologiczne. Dlaczego kredyt, dlaczego na innowacje technologiczne?
Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteście Państwo zainteresowani zastosowaniem nowej technologii u siebie w firmie, a chcielibyście ją zakupić. Dzięki temu, dzięki zastosowaniu tej technologii wprowadzicie nowe rozwiązania. Możecie zrealizować ten projekt przy udziale wsparcia dotacyjnego, na przykład SPARP-u, ale nie zawsze możecie Państwo spełnić wyśrubowane kryteria dla realizacji takiego projektu. W takiej sytuacji możecie skorzystać w pierwszej kolejności, czy udać się do banku komercyjnego i przedstawić dokumenty do wydania tak zwanej promesy technologicznej, promesy kredytu technologicznego. Przedstawiacie Państwo dokumenty pokazujące, jak chcecie realizować ten projekt od strony finansowej, jakiego typu koszty chcecie ponieść, jak duży jest to projekt. Otrzymujecie promesę kredytu technologicznego z Państwa banku, w którym na przykład posiadacie rachunek. Następnie, posiadając taką promesę kredytu technologicznego, w odpowiedzi na konkurs, który jest ogłaszany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, składacie wniosek o dofinansowanie, w którym przedstawiacie już bardziej szczegółowe informacje na temat celu projektu, zakresu prowadzonych prac i dołączacie do tego wniosku właśnie tę promesę kredytu technologicznego. Państwa wniosek jest oceniany przez ekspertów, oceniane są kryteria na przykład dotyczące innowacyjności czy zdolności finansowej. I następnie uzyskujecie przy pomyślnym przebiegu tej weryfikacji, otrzymujecie decyzję dotyczącą finansowania projektu. I tutaj jest bardzo ważna rzecz. W tej chwili wówczas zaczynacie realizować ten projekt przy udziale środków własnych, które musicie zaangażować, i przy udziale tego kredytu, o który występowaliście do banku komercyjnego. Następnie, jeżeli po tym zrealizujecie ten projekt, osiągniecie już konkretne efekty, projekt zostanie prawidłowo zweryfikowany jako rozliczony pod względem finansowym, merytorycznym, możecie wystąpić o ten kredyt, który zaciągnęliście w banku komercyjnym, może być Państwu częściowo spłacony ze środków programu Inteligentny Rozwój. Czyli Państwo nie widzicie do końca tych środków bezpośrednio u siebie na koncie, natomiast te środki, które uzyskujecie z kredytu, pozwalają Państwu na jakby pomyślne zrealizowanie projektu przy zminimalizowaniu środków własnych. I to, co jest ważne, to to, że tego typu wsparcie jest realizowane również jako regionalna pomoc inwestycyjna, czyli w Państwa województwie, realizując takie przedsięwzięcie, możecie otrzymać nawet 70% dofinansowania w ramach tej części inwestycyjnej. To, co jest także ważne, to to, że katalog kosztów, które są kwalifikowalne, jest stosunkowo szeroki. Możecie finansować Państwo nieruchomości, materiały budowlane, roboty budowlane, środki trwałe, ich montaż, ich uchromienie. Więc katalog kosztów, które są finansowane, jest stosunkowo szeroki. Czynniki sukcesu wynikające z kryteriów wyboru projektów to takie jak wdrożenie innowacji technologicznej, innowacji w skali krajowej. Ta państwa technologia powinna mieć na przykład postać praw własności przemysłowych czy wyników prac badawczo-rozwojowych. I to jest pierwszy instrument, który jest w ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że pod koniec maja został zakończony nabór w ramach tego konkursu, więc w tej chwili BGK ocenia wnioski, które spłynęły w trzecim, czwartym etapie naboru. W zależności od tego, jak będzie wyglądało wykorzystanie tych środków, to będziemy mogli wtedy dyskutować nad ogłoszeniem kolejnego konkursu z środków, które pozostaną do dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego. Drugi instrument wsparcia, który chciałbym przedstawić, to jest fundusz gwarancyjny z dotacją na spłatę odsetek, instrument, który nosi taką komercyjną nazwę Gwarancja Biznes Max. I tutaj też dla zobrazowania Państwu, jak ten instrument jest realizowany. Wyobraźmy sobie, że chcielibyście zrealizować jakiś projekt nawet o charakterze rozwojowym, inwestycję, która nie musi mieć jakiegoś bardzo dużego potencjału innowacyjnego, ale jest to coś, co ruszy Państwa firmę i przesunie do przodu w tym wyścigu konkurencyjnym. Możecie Państwo zwrócić się do banku o udzielenie kredytu na realizację takiego przedsięwzięcia. Natomiast bank będzie oczekiwał przedstawienia gwarancji dla jego spłaty. I tutaj często może być sytuacja, w której Państwo nie macie albo nie możecie przedstawić odpowiednich środków, które będą gwarantowały spłatę tego kredytu. I w takiej właśnie sytuacji z pomocą przychodzi gwarancja Biznes Max. Możecie Państwo dzięki tej gwarancji
uzyskać gwarancję do 80% kapitału kredytu, nie więcej jednak niż 2,5 miliona euro. To, co bardzo ważne, ta gwarancja jest bezpłatna, jest całkowicie bezpłatna dla państwa, czyli możecie państwo, nie musicie ponosić żadnych kosztów w związku z uzyskaniem tej gwarancji i okres tej gwarancji wynosi do 20 lat. Jest to instrument o charakterze gwarancyjnym, realizowany we współpracy z bankami komercyjnymi. Tutaj nie składacie państwo żadnych wniosków o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego, tylko współpracujecie z bankiem, który państwu kredytuje daną inwestycję i to od tego banku możecie uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania takiej gwarancji z gwarancji Business Max. Wracając jeszcze do tego slajdu, chciałem zwrócić uwagę na dwie ścieżki oceny, czy państwo kwalifikujecie się do objęcia taką gwarancją. Pierwsza ścieżka to ścieżka obejmująca kryteria przedmiotowe, czyli weryfikująca, czy państwa przedsięwzięcie dotyczy na przykład wdrożenia innowacyjnego projektu. Natomiast są też kryteria podmiotowe, jest ich 15 i jesteście państwo zobligowani do tego, żeby spełnić co najmniej jedno spośród tych 15 kryteriów. I takim kryterium między innymi jest to, czy państwo w ostatnich latach rozwijaliście się dynamicznie, czy na przykład jesteście zlokalizowani w parku przemysłowym. Czyli są to kryteria, które są stosunkowo łatwe do spełnienia. Dodatkową korzyścią, która jest zawarta w gwarancji Business Max, jest to, że koszty kredytu, który jest następnie gwarantowany tą gwarancją, są szersze aniżeli koszty takich standardowych projektów inwestycyjnych, dlatego że mogą występować tutaj także koszty towarzyszące, na przykład usługi doradcze, a także koszty związane z kapitałem obrotowym. I jeszcze jedna korzyść wynikająca z korzystania z gwarancji Business Max polega na tym, że możecie państwo uzyskać także dopłatę do odsetek. W tej chwili jest taka możliwość, możecie państwo uzyskać dopłaty do odsetek z maksymalnie 3 lat kredytowania danej inwestycji i ta dopłata jest wyliczana od pewnego odsetka kwoty kapitału kredytu, który został państwu udzielony. W tej chwili jest to 5%, do końca tego roku są takie warunki. Dobrze, powoli kończymy już tą część merytoryczną związaną z prezentacją oferty programu Inteligentny Rozwój, natomiast mamy świadomość tego, że ta oferta jest skierowana przede wszystkim do takich firm, które posiadają już pewien potencjał innowacyjny, mają już pewne pomysły na rozwój innowacyjnych projektów. Natomiast mamy świadomość tego, że nie zawsze wszyscy przedsiębiorcy mają zidentyfikowane już takiego typu przedsięwzięcia i niektórzy potrzebują wsparcia na takich wcześniejszych etapach. I z tego też powodu w czerwcu uruchomiliśmy taki projekt pod tytułem Sprawdzimy Twój eksperymentalny pomysł na projekt. Jest to projekt, który realizujemy we współpracy z punktami informacyjnymi funduszy europejskich i możecie dzięki temu projektowi uzyskać państwo bezpłatne doradztwo w zakresie weryfikacji państwa pomysłów na innowacyjne projekty. Dzięki usługom doradczym oferowanym przez konsultantów PIFE, a także usługom ekspertów, którzy będą zaangażowani po naszej stronie, możecie państwo uzyskać taką wstępną opinię na temat tego, czy państwa projekt kwalifikuje się do objęcia wsparciem ze środków programu Inteligentny Rozwój, dzięki czemu już na takiej wstępnej, wczesnej fazie możecie ocenić, czy jest sens angażowania się w przygotowanie tego projektu, czy może należy poszukać źródeł finansowania z innych programów operacyjnych. I tytułem podsumowania kilka takich bardzo praktycznych, mam nadzieję, kwestii, które także pokażą państwu, w jaki sposób przygotować się do tego, aby skutecznie aplikować o wsparcie ze środków programu Inteligentny Rozwój. Proszę pamiętać o tym, że po pierwsze liczy się wniosek i także to, czy w ramach tego wniosku zostały już poniesione jakieś wydatki. Co do zasady jest tak, że możecie państwo ponosić wydatki w ramach takiego projektu, takie wydatki, które chcielibyście, aby były później objęte finansowaniem, dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Więc to bardzo ważne jest, abyście państwo dokładnie znali terminy ogłoszenia konkursów, składania wniosków o dofinansowanie, po to, abyście zaplanowali odpowiednio sobie harmonogram ponoszenia wydatków, prowadzenia działań w ramach projektu. Zdarza nam się aktualizować konkursy, harmonogram konkursów, w związku z tym zawsze bardzo gorąco zapraszamy do tego, aby zapoznawać się z aktualnym harmonogramem konkursów, który jest zamieszczony na stronie internetowej programu i dzięki temu będziecie mieli państwo świadomość, wiedzę co do wszystkich ofert, które są aktualnie w ofercie, znaczy wszystkich konkursów, które są aktualnie dostępne i będziecie mogli z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować się do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Bardzo zachęcam do tego, abyście zapoznawali się Państwo z takimi dwoma podstawowymi dokumentami, które są zawsze publikowane przy ogłoszeniu konkursu. Mamy świadomość, że część z Państwa będzie korzystała z usług firm doradczych, konsultingowych przy przygotowaniu projektów. Natomiast chcielibyśmy, abyście Państwo pomimo to przynajmniej zapoznali się z regulaminem przeprowadzenia konkursu, dlatego że jest to dokument, który pokazuje, jaka jest sekwencja organizacji konkursu, jakiego typu etapy, na przykład oceny są przewidziane. I dzięki temu będziecie mogli Państwo poznać na przykład informacje dotyczące tego, czy w toku oceny projektu będziecie musieli na przykład zaprezentować projekt na panelu ekspertów. W regulaminie konkursu zostanie także, jest także przedstawiony tryb poprawiania wniosku o dofinansowanie. To, co bardzo ważne, od początku tego roku, już we wszystkich działaniach, które są realizowane w programie, eksperci na etapie oceny projektu mogą przedstawić Państwu uwagi, pytania i Państwo macie wtedy odpowiedni czas na to, żeby na te uwagi odpowiedzieć i poprawić wniosek. Dzięki temu liczymy, że to przygotowanie projektów będzie lepsze i dzięki temu także mamy nadzieję, że więcej projektów będzie kierowanych do wsparcia. Drugi z dokumentów, który jest bardzo ważny, to jest wzór umowy o dofinansowanie. Jest to dokument, który określa Państwa prawa i obowiązki jako beneficjentów i również bardzo zachęcam do tego, abyście poświęcili Państwo czas i zapoznali się z tym dokumentem. Na koniec skuteczna informacja jest drogą do sukcesu, więc zachęcam do tego, żebyście zapoznawali się z informacjami, które będą dzisiaj dostępne w ramach konsultacji, ale także z ofertą, która jest w ramach punktów informacji o funduszach europejskich. Mamy dostępne oczywiście strony internetowe, na których przedstawiamy aktualne informacje, więc bardzo zachęcam do tego, żebyście Państwo zapoznawali się z nimi na bieżąco. Na koniec informacja, dzisiejsza prezentacja będzie dostępna na stronie internetowej, więc bardzo zachęcam do tego, żeby ją sobie ściągnąć. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam teraz na 10-minutową przerwę i następnie będziemy kontynuować spotkanie. Bardzo dziękuję. Dla ułatwienia, żeby Państwu przedstawić też ofertę Polski Wschodniej dla Państwa, którzy prowadzicie działalność tu na terenie Polski Wschodniej, czy zamierzacie prowadzić, ja Państwu przedstawię też w takim, myślę teraz w skrócie, żebyśmy jeszcze zdążyli z Państwem się skonsultować indywidualnie na stoiskach, bo też jeszcze będzie prezentacja regionu i KUKE, więc tak pokrótce Państwu przedstawię to, co mamy jeszcze do zaoferowania. Też w takim podziale na pewne bloki. Mamy część, jeżeli chodzi o Polskę Wschodnią, czyli cztery województwa wschodnie plus województwo świętokrzyskie. Więc jeżeli Państwo realizujecie projekty, czy macie siedzibę na terenie tych województw, to te środki z Polski Wschodniej są dla Państwa. Mamy jeszcze około 30% środków do zakontraktowania, więc te fundusze czekają na Państwa. Jeżeli chodzi o część startupową, tu mamy realizujemy i obecnie kończymy konkurs, bo jutro mamy zamknięcie konkursu na tak zwane platformy startowe dla nowych pomysłów. To jest takie przedsięwzięcie, które już było pilotażowo realizowane, natomiast będziemy teraz wybierać tak zwane platformy, czyli to będą podmioty, mogą to być inwestorzy prywatni, mogą to być uczelnie, parki technologiczne, które razem stworzą tak zwaną platformę i będą inkubować nowe przedsiębiorstwa, nowych pomysłodawców. W projekcie pilotażowym mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń. Inkubacje zakończyło około 200 projektów i one bardzo cieszyły się, jakby w ogóle ta rekrutacja, bardzo dużym zainteresowaniem. Więc jutro kończymy nabór do samych platform i około 4 kwartału zaczniemy już rekrutację dla pomysłodawców, ale za chwilę szerzej o tym Państwu powiem. Następnie mamy rozwój startupów w Polsce Wschodniej, czyli te podmioty, które wyjdą z platform, będą mogły złożyć wniosek już na wdrożenie swoich pomysłów, swojego modelu biznesowego w kolejnym konkursie, gdzie będą mogły otrzymać już środki finansowe w postaci gotówki na realizację swojego przedsięwzięcia. Następnie mamy przygotowanie do wdrożenia. Tu mamy część związaną też z analizą przedsiębiorstwa pod kątem potencjału zasobów wzorniczych, tak żeby przedsiębiorca zweryfikował, czy w pełni wykorzystuje swoje możliwości, a jeżeli nie, to co ma zrobić, żeby te możliwości tutaj wzornicze wykorzystał. Działania powdrożeniowe, te związane z wyjściem
wejściem Państwa produktów na rynki zagraniczne. Jeżeli Państwo chcecie dokonać ekspansji, też mamy takie środki i faza inwestycyjna, to tutaj mamy wdrożenie wzoru na konkurencję, czyli tej strategii, model audytu, który wcześniej Państwo prowadziliście, jeżeli chodzi o ten potencjał wzorniczy, tu możecie Państwo ponosić koszty inwestycyjne i mamy działanie zbliżone do takiego, które było prezentowane w ramach badań na rynek, wdrażanie innowacji przez MŚP. Tu też mamy wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. I zacznę od platform startowych, które jak wspomniałam, mamy zakończenie konkursu jutro. Tutaj liczymy na zgłoszenia właśnie podmiotów, które będą działały razem w partnerstwie, parki właśnie naukowo-technologiczne, inkubatory, mogą to być inwestorzy prywatni. I mogą tutaj oni otrzymać nawet 100% kosztów finansowania związane właśnie z przeprowadzeniem procesu inkubacji. W poprzednim konkursie mieliśmy tak, że wybraliśmy 3 takie platformy. Był to Białystok, były to Kielce, Rzeszów razem i był Lublin. I te podmioty oferowały pomysłodawcom i tak też będzie w tym rozdaniu. Różnego rodzaju usługi ogólne, usługi specjalistyczne, takie, które będą miały na celu dokonanie wdrożenia czy przygotowanie bardziej do wdrożenia, skonkretyzowanie tego pomysłu, z którym się zgłaszają właśnie ci pomysłodawcy. I tutaj mamy właśnie platformy startowe, gdzie my wybieramy te podmioty, które będą tą inkubację przeprowadzać. Oni będą przedstawiać nam taką koncepcję tej inkubacji, jak będą rekrutować pomysłodawców, którzy będą chcieli założyć działalność gospodarczą właśnie w Polsce Wschodniej, a następnie będziemy mieć, czyli jak podpiszemy umowę już z tymi platformami, rozpocznie się rekrutacja, będziemy, te platformy będą wyłaniać poprzez rekrutację właśnie tych przedsiębiorców, pomysłodawców, a następnie po przeprowadzeniu tego procesu inkubacji, po jego zakończeniu, te osoby, które już będą miały założoną firmę, będą mogły startować do kolejnego konkursu, który planujemy uruchomić w 2019 roku, czyli rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Najpierw przygotowujemy w platformach razem z tymi podmiotami wybranymi nasz model biznesowy, nasz produkt, usługę, którą chcemy wprowadzić. Korzystamy z usług ogólnych, jakichś prawnych, księgowych, ale też i specjalistycznych, tak? Jeżeli chcemy dopracować nasze rozwiązanie, czy potrzebne są nam jakieś laboratoria, czy materiały do tego, żeby przygotować na przykład prototyp naszego rozwiązania, to właśnie pomysłodawcy będą mieć finansowane w ramach platform startowych i tam nie otrzymują gotówki, tylko otrzymują właśnie usługi, które, z których mogą skorzystać, żeby ten model swój wypracować. Natomiast gotówkę będą już otrzymywać w ramach konkursu rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Tutaj w poprzednim konkursie mieliśmy obowiązek, że mają to być osoby do 35 roku życia. W tym momencie zostało to złagodzone i mamy preferencje dla osób do 35 roku życia, więc jak najbardziej jest to korzystna dla Państwa zmiana. Natomiast nie mamy jeszcze nowej dokumentacji do rozwoju startupów, więc to pewnie pojawi się w przyszłym roku. Także jeżeli teraz ktoś z Państwa jest zainteresowany rozpoczęciem działalności w Polsce Wschodniej, no to zapraszam do kontaktu z wybranymi platformami. Myślę, że w okolicach 4 kwartału tego roku ta rekrutacja się już rozpocznie. W skrócie właśnie koszty, jakie platformy mogą finansować, czyli to są te koszty bezpośrednio ponoszone przez platformy związane z organizacją całej inkubacji, rekrutacją, ale też tymi usługami, które muszą pozyskać właśnie dla tych pomysłodawców. Mają zaliczkę, mają refundację, ale także właśnie te koszty, które będą ponosili na rzecz tych samych pomysłodawców. Już później ten pomysłodawca, który założy firmę i wyjdzie z platformy, ma możliwość finansowania też usług doradczych, usług informatycznych, środków trwałych. Tam też były finansowane wynagrodzenia. Ja oczywiście Państwu mówię to w oparciu o dokumentację do konkursu, który się już zakończył, natomiast przewidujemy, że te koszty mogą być tutaj zbliżone.
Jeżeli chodzi o kolejną, to już mamy przygotowanie do wdrożenia. Tutaj taka wzór na konkurencję, pierwszy etap. To działanie podzielone jest, ten konkurs podzielony jest właśnie na dwa etapy. Pierwszy etap to mamy weryfikację przedsiębiorcy pod kątem właśnie jego potencjału wzorniczego, pod kątem jego zasobów, jakie posiada do tego, żeby właśnie w zakresie wzornictwa dokonać pewnych zmian, czy wprowadzić nowy produkt na przykład do swojej oferty. Tutaj przedsiębiorca otrzymuje finansowanie na zakup usługi doradczej, która polega na przeprowadzeniu audytu wzorniczego. Przedsiębiorca wybiera takiego doradcę, który ten audyt mu przeprowadza. Dokonywana jest analiza firmy pod kątem oferowanych produktów, pod kątem organizacji firmy, pod kątem strategii marketingowej, pod kątem też stron promocji firmy samej, więc tutaj jakby cały zakres przedsiębiorstwa, konkurencji oczywiście też jest weryfikowany i przygotowywana jest strategia wzornicza. Strategia, która wyznacza właśnie kierunki działania firmy pod kątem właśnie wykorzystania tego potencjału wzorniczego i w wyniku takiej strategii mogą pojawić się właśnie założenia, które będą miały na celu na przykład dokonanie zmian właśnie w zakresie strategii marketingowej firmy, ale mogą też pojawić się takie założenia do wykonania przez przedsiębiorcę, które będą miały na celu na przykład modyfikację w ogóle produktu, który przedsiębiorca ma w swojej ofercie. I to jest już właśnie ten konkurs dedykowany właśnie dla państwa województwa między innymi. I tutaj możecie państwo otrzymać 100 tysięcy dofinansowania, 85% poziom i tylko i wyłącznie właśnie na przeprowadzenie tego audytu. A ten podmiot, który ma audyt przeprowadzić, też państwo wybieracie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Bardzo ważne są warunki, jakie państwo musicie spełnić, bo w tych konkursach dla Polski Wschodniej zawsze mamy sztywno określone czy kwestie związane z długością prowadzenia firmy, czy liczbą zatrudnianych pracowników, czy przychodami. To jest zawsze w kryteriach wyboru projektów określone, więc bardzo zachęcam państwa do tego, żeby te kryteria czytać. Tu firma musi mieć zamknięty przynajmniej jeden rok obrotowy, zatrudniać co najmniej 5 pracowników i mieć przychody ze sprzedaży na poziomie 600 tysięcy złotych. Oczywiście bardzo ważny jest ten wybór wykonawcy, o którym państwu już wspominałam, kiedy mówiłam na przykład o bonach na innowacje. I to mieliśmy tą pierwszą część, gdzie prowadziliśmy audyt. Teraz mamy kolejny konkurs, który, tak jak wspomniałam, jest zbliżony do konkursu badań na rynek, natomiast ten jest dedykowany dla Polski Wschodniej, czyli państwo jesteście MŚP, który prowadzi tutaj działalność gospodarczą, czy będzie realizował projekt, ale należy do powiązania kooperacyjnego, czyli działa w takim powiązaniu, które istnieje już co najmniej 12 miesięcy, a państwo w tym powiązaniu jesteście od co najmniej 6 miesięcy, to powiązanie może być różnie rozumiane. Może to być jakiś rodzaj stowarzyszenia, może to być jakieś porozumienie. Chodzi o to, żeby to było sformalizowane porozumienie i taki rodzaj porozumienia, że państwo jesteście w stanie udokumentować spełnienie właśnie tych kryteriów. I też mamy tutaj przychody ze sprzedaży na poziomie 600 tysięcy i zatrudnienie 5 pracowników. Więc te kryteria musicie państwo spełnić, żeby móc w ogóle wnioskować o dofinansowanie, czyli mieć środki też na inwestycję związaną z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych, też takich, które są kupione z rynku, przeprowadzone przez państwa samodzielnie albo zlecone innym podmiotom. Koszty oczywiście inwestycyjne, jakie państwo możecie ponosić, natomiast tutaj w porównaniu do badań na rynek mamy niższy próg wejścia, mamy tylko 1 000 000 zł, jeżeli chodzi o koszty, jakie państwo musicie wykazać, ale maksymalne dofinansowanie mamy tutaj 7 000 000 zł, ale też dla państwa województwa oczywiście mamy najwyższy poziom dofinansowania, bo 70%. Czyli jeżeli państwo spełniacie te podstawowe warunki wejścia i prowadzicie tą działalność w powiązaniu kooperacyjnym, będziecie państwo realizować w Polsce Wschodniej, to wówczas możecie państwo skorzystać właśnie z tego instrumentu.
I teraz drugi etap wzoru na konkurencję. Mówiłam Państwu o pierwszym etapie, gdzie prowadziliśmy audyt wzorniczy. Teraz mamy drugą część, czyli mamy już przeprowadzony audyt, mamy przygotowaną strategię i teraz chcemy tą strategię wdrożyć. Więc tutaj w drugim etapie, jeżeli ta strategia została zatwierdzona, złożyliście Państwo ją z końcowym wnioskiem o płatność pierwszego etapu, teraz możecie Państwo dostać dofinansowanie na te koszty, które wynikają właśnie z tej strategii. I w tym konkursie pojawiła się pewna nowość, ponieważ poza innowacją produktową, procesową, mamy też inny rodzaj innowacji, jaka może być dofinansowana, bo do tej pory, żeby koszty inwestycyjne ponosić, musiała być tylko innowacja produktowa. Teraz również przy innego rodzaju innowacji, czyli organizacyjnej czy marketingowej, możecie Państwo otrzymać tutaj nawet 1 000 000 zł. Też oczywiście koszty inwestycyjne to jest 70% dofinansowania, usługi doradcze 50%. I koszty, jakie Państwo ponosicie, oczywiście są wyszczególnione w regulaminie, natomiast związane są one między innymi właśnie też ze środkami trwałymi czy wartościami niematerialnymi i prawnymi. Natomiast one muszą być oczywiście spójne z tymi działaniami, które wynikają właśnie bezpośrednio ze strategii wzorniczej wcześniej przygotowanej. Oczywiście tutaj mogą wyjść różne założenia. Tak jak Państwu wspomniałam, może to wyjść, że zasadne jest wprowadzenie do oferty firmy nowego produktu, ale też może być jakiś rodzaj zmiany w zakresie na przykład relacji z klientami, czy innowacja właśnie organizacyjna, marketingowa. Działania powdrożeniowe, zaraz przejdziemy do kolejnej prezentacji, będę Państwu mówiła o internacjonalizacji MŚP, czyli zwiększaniu zysku firmy poprzez ekspansję zagraniczną, więc bardzo proszę o prezentację dotyczącą internacjonalizacji. Przejdę już do tej części ostatniego naszego konkursu. Obecnie mamy dla Państwa dedykowany konkurs właśnie internacjonalizacja MŚP, która wspiera przedsiębiorców w takiej pierwszej fazie wyjścia na rynki zagraniczne. Dla jednych może to być wyjście na rynki zagraniczne, na których jeszcze w ogóle nie byli ze swoimi produktami, a dla innych może to być zdobywanie nowych rynków, bo są obecni na przykład już na innych, ale chcą zdobyć nowe rynki. I tutaj konkurs przyjmowanie zgłoszeń rozpoczniemy od 30 lipca. Pierwszy etap na razie mamy zakończony, teraz będziemy przyjmować nowe zgłoszenia. I tutaj też mamy podstawowe warunki. Oczywiście Państwo prowadzicie działalność na terenie Polski Wschodniej od co najmniej 12 miesięcy. I nie jest to działalność czysto handlowa, czyli nie jesteście Państwo tylko i wyłącznie dystrybutorem produktów czy usług, które Państwo oferujecie, tylko macie w swoim zapleczu produkt, który jest, ma potencjał związany z internacjonalizacją właśnie, czyli taką ekspansją, zdobywaniem nowych rynków. Tutaj też mamy oczywiście te 12 miesięcy, no jeżeli trzeba działalność prowadzić 12 miesięcy, no to i ten rok obrotowy też należy mieć zakończony. I mamy też te przychody. Tu są i niższe przychody niż w tych pozostałych konkursach z Polski Wschodniej, bo mamy ten poziom 200 000 zł. Natomiast 100 tysięcy należy mieć z produktów, które właśnie będą przeznaczone do tej ekspansji, czyli wyjścia na te rynki zagraniczne. I jaki dokładnie rodzaj projektów Państwo tutaj możecie mieć? Projekty obejmujące przygotowanie modelu biznesowego, który będzie właśnie taką też analizą Państwa firmy pod kątem potencjału eksportowego, czyli weryfikacja rynków, weryfikacja właśnie produktowa oferty firmy, analiza, co firma powinna zrobić, jeżeli chodzi o wyjście na dany konkretny rynek, który zostanie zweryfikowany. Czy trzeba pozyskać jakieś certyfikaty, jakąś licencje, jakieś wymogi prawne do tego, żeby produkt na tym rynku właśnie zaproponować.
I mamy zróżnicowany poziom tutaj dofinansowania w zależności od tego, czy będziecie Państwo mieć rynek spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, to wtedy macie Państwo 800 tysięcy, 550 mamy dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. I model biznesowy, który Państwo przygotowujecie, on musi być przeprowadzony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. No, w wielu naszych konkursach pewien rodzaj kosztów wskazany jest właśnie do ponoszenia przed złożeniem aplikacji do nas. Natomiast kwota maksymalna, jaką możecie Państwo przeznaczyć tutaj, jeżeli chodzi o dofinansowanie, to jest 30 tysięcy, ale też można otrzymać dofinansowanie na zakup oprogramowania i to też jest ograniczone kwotą tutaj, ale aż 100 tysięcy złotych. Poziom tutaj mamy jednolity, 85% dofinansowania. Natomiast tutaj mamy koszty związane właśnie z przygotowaniem tego modelu, który nam pokaże, jakie rynki, jakie założenia Państwo musicie spełnić właśnie, jeżeli chodzi o jakieś licencje, certyfikaty i mamy koszty już po złożeniu wniosku o dofinansowanie związane z wdrożeniem tego modelu biznesowego, a w wdrożeniu modelu biznesowego mamy różnego rodzaju usługi, też usługi doradcze, usługi właśnie związane z oprogramowaniem, ale też mamy udział, to co na czym przedsiębiorcom w dużej części zależy, udział w różnego rodzaju wydarzeniach zagranicznych, misjach gospodarczych. Natomiast to jest ograniczone udziałem tutaj kosztów, jakie Państwo przedstawicie, do 49%, czyli jeżeli wartość projektu mamy 100%, no to te koszty związane z udziałem w targach, misjach mamy ograniczone do 49%. Ten pułap też został podniesiony z uwagi właśnie na takie potrzeby i analizę wcześniej prowadzonych konkursów. Projekt tutaj może być realizowany maksymalnie 18 miesięcy. Tak jak Państwu wspomniałam, musi być co najmniej jeden produkt, który zostanie zanalizowany, że ma taki potencjał eksportowy, czyli jest rynek, na którym ten produkt może być sprzedawany i oczywiście jest grupa docelowa, do której ten produkt będzie kierowany. O działalności handlowej Państwu wspomniałam. Tutaj mamy możliwość też otrzymania zaliczki, także też jest to ułatwienie dla przedsiębiorców, jeżeli chodzi o utrzymanie płynności finansowej projektu. Tak jak wspomniałam, konkurs mamy przyjmowanie aplikacji od 30 lipca. Natomiast jeżeli Państwo będziecie mieć jakieś pytania, zapraszam do stoiska. Ja dziękuję Państwu na razie za uwagę i zapraszam teraz przedstawiciela KUKE do przedstawienia własnej działalności i się tak. Dzień dobry, szanowni Państwo. Krzysztof Kubacki, KUKE. Z uwagi na to, że raczej mamy dosyć ograniczony czas rozmowy o tym, co może KUKE dla Państwa zrobić. Prezentacja dotyczy jak najbardziej naszej działalności. Natomiast mam pomysł związany z tą prezentacją, ponieważ tak naprawdę nie lubię mówić ad katedra. Przedstawię tylko i wyłącznie pokrótce, o czym możemy mówić, a serdecznie zapraszam do części konsultacyjnej, bo tak naprawdę my powinniśmy odpowiadać na Państwa pytania, tak? W związku z powyższym produktów jest wiele. O historii naszej działalności wydaje mi się, że nie ma sensu rozmawiać. Ważne, żebyście Państwo wiedzieli, że jesteśmy spółką Skarbu Państwa. Zabezpieczamy transakcje najszerzej ze wszystkich podmiotów ubezpieczających transakcje. Statutowo jesteśmy ubezpieczycielem, korzystamy w ramach Credit Alliance oraz z kolejnego ciała, czyli Unii Berneńskiej, ze współpracy z innymi instytucjami o podobnym charakterze, czyli my wymieniamy się informacjami na temat państwa ryzyk, czyli państwa odbiorców, bo jakby tutaj ubezpieczenie należności polega na tym, że właśnie zabezpieczamy transakcje realizowane w kredycie kupieckim z odbiorcami. Poza ubezpieczeniem należności posiadamy również spółkę córkę. Jest to spółka faktoringowa, która pozwala skrócić terminy płatności, a co za tym idzie, mamy kompleksowo, jesteśmy w stanie zabezpieczyć Państwu transakcje, skrócić termin płatności, czyli spowodować, że Państwo szybciej otrzymacie w ciągu de facto 24 godzin otrzymacie środki z tytułu sprzedaży z odroczonym terminem płatności.
Oczywiście nie należy przecenić samego faktu, że należymy do bardzo dużej instytucji, jaką jest Grupa Polski Fundusz Rozwoju. W związku z powyższym jesteśmy jedną z największych instytucji w tej chwili w kraju. Należymy do tej struktury. No i ilość pracowników podzielonych na działy, które są ściśle dedykowane do produktów. Teraz o tej naszej odległości, przepraszam bardzo, o tej naszej odległości i sposobie, przepraszam, będzie prościej. Najszerzej, tak jak powiedziałem, najszerzej zabezpieczamy transakcje, ponieważ nasza główna konkurencja wywodzi się z zagranicy. Tutaj pojawia się nasza misyjność, tak? Czyli wspieramy polskich przedsiębiorców i to jest nasz korowy klient, to jest polski przedsiębiorca. Wspieramy go w realizacji swoich projektów zarówno w eksporcie, ponieważ rozkładając naszą nazwę KUKA, to jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, poniekąd to jest nasza pięta achillesowa, ponieważ również zabezpieczamy transakcje w kraju. Wśród produktów, o których należy wspomnieć poza ubezpieczeniami, są również gwarancje kontraktowe, czyli w ramach realizacji projektów przez przedsiębiorców udzielamy gwarancji, wspierając ich, udzielając takich gwarancji jak zwrotu zaliczki, należytego wykonania kontraktu, gwarancje wadialne. Oraz, tak jak wspomniałem też, posiadamy swoją spółkę, córkę KUKA Finance, która zajmuje się finansowaniem, tak, skracaniem terminów płatności. I to też jest bardzo ważne, ponieważ większość instytucji, które jest na rynku, nie chce zabezpieczać transakcji na trudnych rynkach. Te trudne rynki to jest u nas, nazywa się to produkt polisa na wschód i to jest 59 krajów. To jest Białoruś, Ukraina, Rosja. To są wszystkie te kraje, gdzie tak naprawdę każdy przedsiębiorca upatruje swoich możliwości najkorzystniejszej sprzedaży, tak? Uzyskanie najwyższej marży. Do tych krajów również należą kraje. Trochę nieadekwatna jest nazwa, bo wśród tych krajów w ramach tej polisy na wschód są też kraje afrykańskie. Natomiast co do zasady, jeszcze raz podkreślam, najszerzej zabezpieczamy transakcje, udzielamy finansowania, czyli skracamy terminy płatności, udzielamy gwarancji, posiadamy również takie specjalistyczne produkty wraz z naszym partnerem, bankiem, de facto współwłaścicielem, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie udzielamy ubezpieczeń średnio i długoterminowych. I teraz pytanie do Państwa, żeby nie było, że tak jak powiedziałem, że będę ad katedra mówi do Państwa, a Państwo będziecie mnie słuchać. Podpytam się, jeżeli Państwo byście sobie pomyśleli, wśród krajów europejskich jest coś takiego, co my badamy jako ubezpieczyciel, coś takiego jak moralność płatnicza. Jak Państwo myślicie, który kraj z krajów europejskich ma największy problem z tym? Proszę strzelać. Ja tutaj nie będę notować sobie, kto to co powiedział. Natomiast Hiszpania, tak? Bardzo dobrze. Moralność płatnicza Włochów to jest 45 dni po terminie. W związku z powyższym wydaje się rozsądnym przynajmniej co do zasady sprawdzić sobie partnera, z którym Państwo chcielibyście podjąć współpracę. My z uwagi na to, że pełnimy tą funkcję misyjną, badamy ryzyko dla Państwa, czyli odpowiadamy Państwu na pytanie, czy jest w ogóle możliwy limit, ponieważ co do zasady przedmiotem ubezpieczenia jest Państwa ten odbiorca i na tego odbiorcę musicie Państwo otrzymać limit. Jeżeli nie będzie możliwy limit, to zawsze udzielamy odpowiedzi na pytanie dlaczego. Jeżeli chodzi natomiast o drugą sugestię, czyli Grecja, ponieważ tak jak powiedziałem, mamy kilka produktów, tym produktem dla podwyższonych ryzyk, to jest ta polisa na wschód. One ładnie się u nas nazywają ryzyka nierynkowe. Wkrótce Grecja trafi do tego koszyka, czyli będziemy mieli 60 krajów, w tym Grecję. To oznacza tylko tyle, że sytuacja geopolityczna się zmienia, a w ramach naszej Unii Europejskiej, w ogóle Europy, raczej sytuacja nie jest stabilna. I teraz kolejne pytanie. Jeżeli chodzi o Państwa sugestie, kto jest najlepszym płatnikiem w naszym obszarze,
Państwo pewnie sobie myślicie, na pewno to będą Niemcy. Nie. No dobrze, ale mówimy tu oczywiście o ryzyku braku płatności wynikającym ze sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Otóż, ponieważ ja jestem związany tutaj z regionem podlaskim, ponieważ jestem przedstawicielem oddziału warszawskiego, natomiast jestem opiekunem tego regionu. Od dłuższego czasu obserwuję i śmiem twierdzić, że większość z Państwa pewnie potwierdzi, że najlepszymi płatnikami są Białorusini. Także oni stanowią wzór do naśladowania, natomiast jedyne ryzyko, które występuje, to ryzyko tak zwane polityczne, które my zabezpieczamy, to jest ryzyko pana Łukaszenki. Więc tutaj dotykamy też najważniejszej rzeczy, jakie ryzyka zabezpieczamy. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie należności, to zabezpieczamy sytuację, kiedy państwa odbiorca funkcjonuje na rynku, ale nie chce państwu zapłacić. Czyli to są tak zwane opóźnienia płatnicze, ale zabezpieczamy coś, czego żadna firma windykacyjna ani żadna kancelaria prawna nie weźmie na siebie, czyli zabezpieczamy bankructwo. Wypłacamy odszkodowanie z tytułu upadłości. Oraz trzecie ryzyko, które zabezpieczamy, którego większość firm ubezpieczeniowych nie chce brać na siebie, na swoje barki, to jest ryzyko polityczne, o którym wspominałem w kwestii pana Łukaszenki. Dobrze, jeżeli chodzi natomiast o całą tą masę naszych produktów i sposobów i rozwiązań, jakie mamy dla państwa, wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, no szkoda tego czasu. Serdecznie zapraszam do konsultacji na zewnątrz. Dla państwa prosiłbym o, jeżeli państwo jesteście zainteresowani, proszę sobie zanotować moje namiary. Jeżeli nie będzie nam dane tutaj sobie porozmawiać, to z miłą chęcią zapraszam do kontaktu przez adres mailowy bądź też przez telefon. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejną prezentację przedstawi pani Emilia Malinowska, dyrektor Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Witam Państwa serdecznie. Myślę, że dużo informacji już dzisiaj zostało przekazanych. Ja postaram się bardzo krótko i syntetycznie powiedzieć o ofercie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeżeli chodzi o środki w ramach programu regionalnego, to mamy do zainwestowania w regionie około 5 miliardów złotych w perspektywie 2014-2020. Jeżeli chodzi o środki dla przedsiębiorców, które są udostępnione w tym roku w ramach ogłaszanych konkursów, jest to ponad 200 milionów złotych. I chciałabym pokrótce powiedzieć o konkursach, które czekają nas jeszcze w tym roku. Pierwszy obszar to jest działalność badawczo-rozwojowa i te projekty są skierowane właściwie dla wszelkich podmiotów, zarówno dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, jak i dla dużych przedsiębiorstw. Projekty można składać również w konsorcjach, czy to między przedsiębiorstwami, czy to w konsorcjach z jednostkami naukowymi, instytucjami do czynienia biznesu, pod warunkiem, że liderem projektu jest zawsze przedsiębiorstwo. Wsparcie może zostać udzielone na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, prowadzenie prac ukierunkowanych na wdrożenie i co będzie nowością w tegorocznym konkursie, również część projektu może dotyczyć wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. W zależności od rodzaju projektu, czego on dotyczy, mamy różne tutaj wielkości budżetów projektu, przy czym w przypadku projektów kompleksowych, które dotyczą zarówno na przykład wyposażenia działu badawczo-rozwojowego, jak i prowadzenia prac, tutaj maksymalna wartość projektu może wynieść do 15 milionów złotych, natomiast poziomy dofinansowania są zróżnicowane zazwyczaj od wielkości przedsiębiorstwa, maksymalnie do 80% dofinansowania. Wsparcie jest udzielane w postaci dotacji. Budżet na tegoroczny konkurs to jest 100 milionów złotych. Nabór rozpocznie się od listopada tego roku, czyli zostanie ogłoszony w październiku na naszych stronach internetowych i będzie podzielony na dwumiesięczne rundy. Będzie to nabór, tak można powiedzieć, ciągły, prawdopodobnie do czerwca 2019 roku, aż do wyczerpania właściwie wszystkich środków na tym działaniu. Jeszcze o jednym instrumencie chciałam powiedzieć, który się nazywa bon na badania.
mamy w ofercie programu regionalnego właśnie taki bon, który ma pobudzać przedsiębiorstwa do działalności badawczo-rozwojowej. Można go przeznaczyć na audyt technologiczny, na usługi badawcze, na przykład wsparcie w przejściu ochrony patentowej. Taki bon może wynieść maksymalnie do 100 tysięcy złotych. I operatorem tego instrumentu jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Wszelkie informacje o tym bonie dostępne są na stronie granty.innowacje.pl. Generalnie ostatnio nabór na bon na badania został zawieszony, gdyż było dużo zgłoszeń, dużo wniosków o uzyskanie bonu, ale nabór zostanie wznowiony wkrótce, 25 czerwca. Drugi obszar, o którym chciałabym powiedzieć, to wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Konkurs będzie przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i jest on ukierunkowany na wdrażanie innowacji w sektorze produkcyjnym. Czyli tutaj działalność dotycząca projektu musi dotyczyć działalności produkcyjnej. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 100 tysięcy złotych. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 12 milionów złotych. Te środki można przeznaczyć przykładowo na budowę hal produkcyjnych, na zakup sprzętu, linii technologicznych, maszyn, urządzeń. Jeżeli chodzi o formę wsparcia, jest to dotacja. Budżet konkursu wynosi 50 milionów złotych, ale to jest taka wstępna kwota i jeżeli będą projekty, które zostaną pozytywnie ocenione na większą kwotę, to ta alokacja zostanie najprawdopodobniej zwiększona. I konkurs zostanie już niedługo ogłoszony, gdyż zostanie ogłoszony w lipcu. Natomiast nabór będzie się odbywał w miesiącach sierpień, wrzesień. Wszelkie informacje o tym konkursie na stronie rpo.wrotapodlasia.pl. To jest działanie 1.3. I poziom dofinansowania. Tutaj w tym konkursie, jako że jest to wsparcie typowo inwestycyjne, to tak jak już tutaj było kilkukrotnie mówione, maksymalny poziom dofinansowania w przypadku województwa podlaskiego jest to 70% kosztów kwalifikowanych. I jeszcze tylko hasłowo, żeby pamiętać, że jeżeli nasz projekt, nasze zamierzenie nie wpisuje się jednak w te ramy wsparcia dotacyjnego, to mamy również w ofercie instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw. Istnieje możliwość uzyskania preferencyjnej pożyczki do 1 000 000 złotych, z karencją w spłacie, prowizja 0%, z bardzo korzystnym oprocentowaniem. Te instrumenty są już dostępne dla przedsiębiorstw w województwie podlaskim. Lista pośredników finansowych również na stronach rpo.wrotapodlasia.pl. Operatorzy działają również tutaj na terenie Łomży. Jeżeli chodzi o źródła informacji, to przede wszystkim zapraszamy na nasze strony internetowe rpo.wrotapodlasia.pl. Zapraszamy do naszych punktów informacyjnych, w tym do punktu lokalnego w Łomży. Ja dziękuję za uwagę. Również zapraszam do korzystania z naszego adresu mailowego i kontaktu z Biurem Innowacyjności Przedsiębiorstw. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zanim zaproszę kolejną osobę do prezentacji, bardzo bym Państwa prosiła o wypełnienie ankiet. Dwie króciutkie ankiety. Pierwsza z nich dotyczy samego spotkania, ale druga, niezwykle istotna, to ankieta prosto od pełnomocnika rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. Wpisujcie Państwo prawdę, bo te ankiety pieczołowicie analizujemy, wyciągamy z nich wnioski i pani minister Możdżanowska ma wtedy szansę na to, żeby przekazać Państwa sugestie dalej, między innymi w postaci rozwiązań legislacyjnych na Radę Ministrów. A teraz zapraszam panią Magdalenę Kochanowską z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Enterprise Europe Network do zaprezentowania projektu Super Interreg Europe. Dzień dobry Państwu. Chciałabym krótko opowiedzieć o projekcie. Przepraszam, coś tutaj mi się...
Chciałabym Państwu krótko opowiedzieć o projekcie, który obecnie realizujemy. Jest to projekt super i dotyczy on wsparcia jako innowacji w wychodzeniu na rynki zagraniczne. My jako Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego działamy już od prawie 25 lat i wspieramy rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie poprzez wspieranie ekoinnowacji, badań i rozwoju oraz wspieramy również przedsiębiorstwa w zakresie doradztwa, jak wychodzić na rynki zagraniczne. Działamy w ramach naszych spółek zależnych, czyli tutaj Podlaskiej Agencji Zarządzania Energią oraz w ramach Podlaskiego Funduszu Kapitałowego, który oferuje różne formy wsparcia finansowego, a także w ramach różnych projektów, oprócz właśnie projektu Super. Jest to projekt Startuj w biznesie. Prowadzimy również ośrodek Enterprise Europe Network, który oferuje Państwu pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych za granicą. Oraz projekt Granty na innowacje, który był już tutaj wspominany wcześniej przez panią dyrektor Emilię Malinowską. Celem projektu jest wsparcie ekoinnowacji w wychodzeniu na rynki zagraniczne. Przepraszam, ale coś mi tutaj przeskakuje. Jesteśmy jedyną instytucją z Polski, która realizuje ten projekt. Oprócz Podlaskiej Fundacji mamy 8 innych partnerów z 8 różnych krajów europejskich. Oprócz partnerstwa projektowego współpracujemy również z instytucjami wspierającymi. To jest z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, tutaj bezpośrednio z panią dyrektor współpracujemy, z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Politechniką Białostocką oraz Izbą Przemysłowo-Handlową. W ramach działań w projekcie Super badamy potrzeby przedsiębiorstw. Stworzyliśmy takie specjalne narzędzie samooceny, w którym przedsiębiorstwa mogą ocenić, jak i czy realizują działania ekoinnowacyjne. Z tych badań wychodzi, że przedsiębiorcy często nawet nie zdają sobie sprawy, jak wiele tych ekoinnowacji na co dzień stosują. Oferujemy też taką mapę instytucji oferujących wsparcie przedsiębiorcom na 3 różnych poziomach: lokalnym, regionalnym i krajowym. W ramach projektu wprowadziliśmy też dobrą praktykę, która też już była wspominana wcześniej. Tutaj mam na myśli projekt Granty na innowacje. Zapraszam do odwiedzenia strony grantynainnowacje.pl. Tutaj stworzyliśmy bardzo krótki wniosek o dofinansowanie. On jest przyjazny przedsiębiorcom. Nie sprawia problemów w wypełnieniu i też jakby cała biurokracja jest bardzo, bardzo ograniczona. Procedura oceny wniosku trwa tylko 10 dni i tak jak już też zostało wspomniane, mieliśmy bardzo duże zainteresowanie tym konkursem. Najważniejszym tak naprawdę punktem w tym projekcie jest stworzenie rekomendacji właśnie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Te rekomendacje dotyczą utworzenia systemu wsparcia przedsiębiorstw, również w ramach wprowadzania ekoinnowacji, które później przyczynią się do wzmocnienia konkurencyjności naszych lokalnych firm. Dzięki wprowadzeniu ekoinnowacji mają Państwo następujące korzyści. Jest to oczywiście efektywne wykorzystanie zasobów, bo mogą Państwo po prostu w swojej firmie wprowadzić żarówki energooszczędne, ale mogą też Państwo na przykład stworzyć jakiś nowy wyrób, który będzie się składał tylko z materiałów ekologicznych. Oszczędzają Państwo surowce oraz energię i przez to mają Państwo pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Jeśli ktoś byłby zainteresowany czy też konkursem Granty na innowacje, czy tymi naszymi produktami, które opracowaliśmy w ramach projektu, zapraszam do kontaktu Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo dziękujemy wszystkim prelegentom. Troszeczkę dziwnie się czuję, bo sama sobie dziękuję, ale pomijając siebie wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję przede wszystkim Państwu, że wytrwaliście do końca. Bez przedsiębiorców nie byłoby tych spotkań. My jesteśmy dla Państwa, ale przede wszystkim to cieszymy się, że mamy tak bardzo fajnych przedsiębiorców w tym kraju. Ja ilekroć słyszę, że w Polsce ta innowacyjność, przedsiębiorczość kuleje, to się złoszczę, bo ja uważam, że Polacy są niezwykle inteligentni. Miałam przyjemność mieszkać poza granicami kraju 2 lata i zawsze byłam dumna z tego, że pochodzę z tego kraju i że właśnie przedsiębiorcy są inteligentni, mądrzy, potrafią wykorzystywać wszystko jak najlepiej potrafią, interpretować przepisy również, a my tylko jesteśmy po to, żeby Państwu pomagać. Dziękuję również, chociaż jest nieobecny, panu Marcinowi Chrzanowskiemu, prezydentowi Łomży. Proszę przekazać podziękowania za gościnność w mieście oraz panu Andrzejowi Kiełczewskiemu, dyrektorowi Parku Przemysłowego, za życzliwość, gościnność i wsparcie przy organizacji tej imprezy. Muszę tutaj również podziękować PIFE, czyli punktowi informacji o funduszach europejskich. Pani dyrektor, bardzo dziękujemy za wsparcie. Do zobaczenia. Zapraszam Państwa już zaocznie, bo zapewne na jesień, nie wiem czy ja będę, ale się na pewno Państwo zobaczycie z przedstawicielami naszego Ministerstwa i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, bowiem jest organizowany cykl spotkań, który w sposób szczegółowy wyjaśnia meandry, zawiłości, konstytucji biznesu. Serdecznie już zapraszam i do zobaczenia.